zalety życia za granicą i nieoczywiste korzyści emigracji. Podcast tam czy z powrotem. Emigracja, kompilacja. W tym nagraniu zebrałam najpopularniejsze wątki nagrania z tego kanału na temat korzyści i zalet płynących z życia za granicą, żebyśmy je zauważali, o nich pamiętali i dobrze te korzyści wykorzystywali. A łatwo możemy przeoczyć nasze emigracyjne zasoby. Zwłaszcza jak mamy tak zwane gorsze czasy, a nawet przeklinamy decyzję o wyjeździe za granicę. Zatem w tej kompilacji usłyszysz przede wszystkim o zaletach życia za granicą, czego się uczymy, zwłaszcza gdy wychodzimy ze strefy komfortu i jak to wykorzystać, czy to na emigracji, czy po powrocie do Polski na stałe. Studia i praca za granicą zalet kryją całe mnóstwo, których nawet przez lata możemy nie widzieć. Tak więc zastanów się, czego nauczyłeś się lub nauczyłaś się za granicą i korzystaj z tego. Jest tego zapewne wiele więcej niż znajomość języków obcych, międzynarodowe kontakty, pieniądze, doświadczenia itd. Nawet z samotności na emigracji możesz dla siebie wiele wyciągnąć, jeśli się na to zdecydujesz. Materiał w tym nagraniu jest do posłuchania bardziej na luzie. Jeśli natomiast szukasz informacji bardziej zadaniowo, to to nagranie może się dla Ciebie nie sprawdzić, zwłaszcza, że niektóre wątki mogą się powtarzać w poszczególnych nagraniach. Ale jeśli interesuje Cię temat korzyści życia za granicą i jak je potencjalnie możesz wykorzystać, to zapraszam. Możesz też od razu przejść do konkretnego tematu. W opisie, w spisie treści znajdziesz linki, znaczniki czasu. Jeśli natomiast chcesz posłuchać o, po o powrocie z zagranicy, i rozkwinach w tym temacie? Również znajdziesz kompilacje, jak i mnóstwo krótszych nagrań na ten temat na tym kanale. To zaczynamy. Tam czy z powrotem? Czy życie za granicą to stracony czas? Jakie są zalety życia, studiowania i pracy za granicą? Wzrost bambusa. Życie za granicą może być pięknym i rozwijającym doświadczeniem. Jednocześnie może doprowadzić do chaosu i stanu zawieszenia. Zła wiadomość jest taka, że chaos i stan zawieszenia mogą trwać nawet przez kilka lat i doprowadzić do kryzysu. Ale jest też dobra wiadomość: kryzys może się szybko zmienić w życiowy przełom. To nagranie może pomóc Ci lepiej zrozumieć korzyści płynące z Twojego życia i doświadczeń za granicą, i jak je możesz teraz wykorzystać. A studia i praca za granicą, korzyści kryją całe mnóstwo. Możemy ich nie widzieć nawet przez lata. Także w tej odsłonie przyjrzymy się zaletom, jakie płyną z życia za granicą. Jeśli zastanawiasz się, czy wyjechać za granicę lub już mieszkasz za granicą od dłuższego czasu i zastanawiasz się, czy ten czas jest stracony, ten odcinek może być dla Ciebie interesujący. Przypomnę, że w podcaście tam czy z powrotem dzielę się moimi doświadczeniami zdobytymi przez 7 lat życia za granicą, głównie w Londynie. Mówię też o procesie powrotu i o samym powrocie do Polski. Pamiętaj, proszę, że dzielę się moimi własnymi doświadczeniami i obserwacjami, które mogą odbiegać od Twoich lub od kogoś, kogo znasz. Nie muszą się też pokrywać z tak zwanym ogółem. Zachęcam Cię więc do sprawdzania różnych źródeł. Nagranie nie jest poradnikiem. Fenomen bambusa. Czy mój czas za granicą jest stracony? Czy wiesz, że bambus może urosnąć nawet jeden metr w ciągu doby? Bambusy w dużej mierze rosną pod ziemią, a ich rozbudowane korzenie nie są widoczne ludzkim okiem. Potrzeba zazwyczaj paru lat, żeby bambus przebił się przez ziemię i w godny podziwu sposób. Kontynuował proces błyskawicznego wzrostu. Nim to się jednak stanie, może nam się wydawać, że pod ziemią nic się nie dzieje, a w rzeczywistości budzi się do życia piękne drzewo. Teraz wyobraź sobie, że twój chaos i rozwalenie działają analogicznie do podziemnego etapu wzrostu bambusa. Mówimy o chaosie związanym z życiem za granicą. Zrób to koniecznie, zwłaszcza jeśli Ci się wydaje, że twój czas za granicą to stracone lata, które ci nic nie przyniosły i których nigdy nie odzyskasz. Jeśli tak myślisz, zastanów się, czy aby na pewno nie był to lub nie jest, czas zbierania cennych doświadczeń i umiejętności. Nawet jeśli swoje doświadczenia oceniasz jako złe lub niepotrzebne, czy możesz z nich wyciągnąć jakieś wnioski. Czy możesz z nich czerpać korzyści teraz i w przyszłości? Żałowanie lub przywiązywanie do przeszłości nic nie zmieni, natomiast lekcje z niej wyciągnięte mogą zmienić absolutnie wszystko. Fenomen bambusa a Twoje doświadczenia. Teraz pomyśl o swoich doświadczeniach i co mogą dla Ciebie znaczyć. Prawdopodobnie wiele Ci uświadomiły, i wiesz znacznie lepiej, czego w życiu chcesz, nawet jeśli możesz jeszcze nie wiedzieć, gdzie to wszystko prowadzi. Być może zobaczyłeś, zobaczyłaś, że ciągła zmiana lokalizacji i otoczenia nie zmienia tego, jak się czujesz w środku. Być może teraz dobrze widzisz, co nie działa i masz silną motywację, by na serio nie kręcić się w kołowku jak chomik. Nie uciekać. Nie wierzyć w mit, że gdzieś indziej będzie lepiej. Nie karmić się iluzją. Są osoby, które mieszkały całe życie w jednym miejscu i mają poczucie, że coś je ominęło. Niektórzy wiecznie wierzą, że gdzieś indziej byłoby im lepiej. Nigdy nie mieli okazji tego sprawdzić, a teraz pozostają w sferze domysłów, a nawet iluzji. Więc, czy wyciągnięcie konstruktywnych wniosków może być niepotrzebne? Teraz załóżmy, że twoje metaforyczne korzenie działają jak korzenie bambusa. Na powierzchni niewiele wskazuje na to, że będzie jakiś prze przełom i gwałtowny wzrost. Załóżmy też, że twoje metaforyczne korzenie to poszerzone horyzonty, dobra znajomość języków, umiejętności adaptacji i otwartość na świat. Przez lata były odżywiane przez wielokulturowe środowiska, w jakich bywałeś, bywałaś. Ludzi, jakich spotkałeś, spotykałaś, czy umiejętności, których się nauczyłeś, nauczyłaś. A teraz, jeśli masz ochotę, możesz zrobić ćwiczenie. Wyciągnij zeszedł lub kartkę i zapisz odpowiedzi na poniższe pytania. Czy widzisz, jak życie za granicą zmieniło i wzbogaciło Twoje życie? Czy dostrzegasz swoje ukryte lub nieukryte zasoby? W jakich warunkach proces Twojego szybkiego wzrostu mógłby nastąpić w każdej chwili, nawet już teraz? Czy jesteś na to gotowy, gotowa? Czy raczej Twoja czujność jest uśpiona żałowaniem przeszłości i panicznym strachem przed przyszłością, która może być przedłużeniem tego, co było? Korzyści z życia za granicą. Przykład. Pozwól, że dam Ci teraz przykład. Fikcyjny, ale zainspirowany historią mojej koleżanki, a nawet kilku, e, którą poznałam na studiach w Niemczech. E, nazwijmy ją Kasia. Kasia od lat chciała studiować w Niemczech, żeby podszkolić język niemiecki i zostać pierwszej klasy tłumaczem. Jej studia za granicą miały potrwać rok, a potem planowała osiedlić się ze swoim narzeczonym w Polsce. Z takim zamiarem pojechała też na studia do Niemiec. Po 11 miesiącach pobytu w Niemczech Kasia była ciągle w trakcie szlifowania swojego niemieckiego. Wtedy poczuła też paraliżujący strach na myśl o powrocie do Polski i na myśl o tym, co mogło się zmienić pod jej roczną nieobecność. Dodatkowo bała się powrotu do normalnego życia, które zostawiła w Polsce, cokolwiek normalne znaczy. Ostatecznie poczuła silny impuls, żeby zakończyć swoje narzeczeństwo. I zostać w Niemczech. Wtedy nie spodziewała się, że w Niemczech będzie studiować ponad 10 lat. Jej niemiecki poprawił się nie do poznania, jednak pojawiła się też prokrastynacja. Kasia nie wiedziała, czy chce kiedykolwiek wracać do Polski, więc nie spieszyło się jej z ukończeniem studiów. Pojawiały się rozpraszacze. Zamiast usiąść do pisania prac zaliczeniowych, tak by je oddać w optymalnych ramach czasowych, Zaczęła szukać rozrywek i znajomości z coraz młodszym od niegronem studentów. Z każdym rokiem nowi znajomi Kasi wydawali się coraz młodsi, a ona czuła, że stoi w miejscu i nie wierzyła, że cokolwiek może się zmienić. Przełom nastąpił, kiedy miała już ponad 30 lat. Wtedy jej dwóch współlokatorów się wyprowadziło i zostało zastąpionych przez osoby, które jeszcze nie skończyły dwudziestki. Kasia czuła się jak matka domu. Ogarnęło ją przerażenie, które jak się okazało, miało zmienić jej życie. Nagle poczuła motywację, żeby oddać wszystkie zaległe eseje i skończyć pracę dyplomową. Krótko potem zdecydowała się wrócić do Polski i zaczęła pracować jako tłumacz. Jej niemiecki był zbliżony do poziomu natywnego i w niczym nie przypominał komunikatywnego, ale dalekiego od ideału niemieckiego którym Kasia władała po roku studiów w Niemczech. Co ciekawe, tak zwane normalne życie w Polsce okazało się bardzo hojne dla Kasi. Jej znajomość niemieckiego była tak konkurencyjna, że nie mogła się opędzić od zleceń. Dostrzegła wtedy dobrą stronę pozornie straconych lat w Niemczech. Gdyby wróciła po roku, jej kompetencje nie byłyby aż tak wysokie. Nie przypuszczała wtedy, jak była to duża inwestycja w jej przyszłą karierę. Także czas wątpienia pod ziemią, który Kasia spędziła za granicą, zakończył się zdecydowanym przebiciem na powierzchnię i szybkim wzrostem, kiedy przyszedł na to czas. Tak właśnie w jej przypadku zadziałał fenomen bambusa: życie za granicą, korzyści z chaosu i poznawanie własnych preferencji. Przykład. Podam Ci jeszcze jeden przykład konstruktywnego chaosu i rozwalenia. Moja koleżanka z Australii, przykład również zainspirowany znaną mi historią nazwijmy ją Karen mieszkała w Australii, USA, UK, Szwecji, Hiszpanii i we Włoszech. Jej dorosłe życie polegało na ciągłym przemieszczaniu się. W końcu zechciała osiedlić się gdzieś na dłużej. Nie chciała jednak wracać na koniec świata do Australii ze względu na ograniczone możliwości zagranicznych podróży, które uwielbiała. Kraje śródziemnomorskie też odpadały, bo czuła, że ma odmienną mentalność. Stany nie byłyby najgorsze, ale to Europa dawała jej możliwość i łatwość podróży w różnorodne kulturowo kraje na jednym kontynencie. Mieszkając w wielu krajach, Karen doskonale poznała swoje preferencje odnośnie stylu życia i klimatu. W szerszym znaczeniu tego słowa, które by jej najlepiej odpowiadały na dłużej. Dlatego jej decyzje dalekie były od bycia chorągiewką na wietrze, a raczej były przemyślane na bazie poprzednich doświadczeń i tego, czego się o sobie nauczyła. Może trochę to trwało, zanim poczuła w sobie gotowość do bardziej stabilnego życia, ale ostatecznie był to wybór świadomy i zgodny z jej wewnętrznym GPS-em. Życie za granicą i odwlekanie decyzji. A jak to jest z Tobą? Teraz pomyśl o swojej sytuacji. Czy chcesz zmiany w życiu, ale czujesz panikę na myśl o nowym? Czy odwlekasz podejmowanie decyzji i stale się czymś rozpraszasz? Czy boisz się może kolejnego etapu życia? A może jest Ci po prostu dobrze z tym, co jest? Cokolwiek dzieje się w Twoim przypadku, jest to dla Ciebie cenna informacja. Być może teraz dostrzeżesz swoje zasoby. Być może są nimi znajomość języków obcych, kontakty, dzięki którym możesz prowadzić międzynarodowy biznes, znajomni, którzy cię chętnie ugoszczą i oprowadzą cię, gdy pojedziesz na wakacje do ich kraju, pieniądze, które udało ci się odłożyć znacznie szybciej, niż by się to zadziało gdzie indziej. Twój rozwój osobisty i duchowy, który sprawia, że dzisiaj twoje życie jest prawdziwsze i pełniejsze. Twoje unikatowe doświadczenie, które może pomóc innym. Przykładowo, dzięki studiom za granicą poznałam ludzi z najróżniejszych zakątków świata. Po Erasmusie wyrosła mi też metaforyczna para skrzydeł i zaczęłam latać po Europie, zwłaszcza do krajów, gdzie miałam znajomych. Po dziś dzień czuję za to wdzięczność. Założę się, że jesteś w stanie stworzyć całą listę rzeczy, które Ci pokażą, jak cennym doświadczeniem było lub jest Twoje życie na emigracji. Zachęcam Cię, aby taką listę zrobić najlepiej teraz pisemnie i wracać do niej regularnie niż, lub w miarę potrzeby. Pamiętaj, że wiedza zdobyta w podziemiach przeszłości może być niezwykle przydatna, jeśli w przyszłości chcesz wystrzelić w stronę słońca. Wiem, że może brzmieć to trochę e, śmiesznie. Ale wyobraź sobie, być może to też jest kwestia jednej decyzji. Szczęśliwe zakończenia rzadko są wynikiem działania ślepego losu. Być może Twoją decyzją na dziś będzie moment w ciszy, bez ludzi i bez zagłuszaczy. Być może pierwszym krokiem będzie przyznanie się przed sobą, jak jest naprawdę. Szczęśliwe zakończenia rzadko są wynikiem działania ślepego losu. Jeśli zadasz sobie dobre pytania i zostaniesz w stanie otwarcia na odpowiedzi, w każdej chwili może pojawić się myśl, która zmieni wszystko, a wtedy twój bambus już będzie nie do powstrzymania. Jeśli podobało ci się to nagranie i chcesz usłyszeć więcej podobnych, zapraszam cię do zasubskrybowania mojego kanału. I na koniec bardzo dziękuję za wysłuchanie. Na emigracji za granicą wyjście ze strefy komfortu jest gwarantowane. Podcast tam czy z powrotem. Życie za granicą daje ci gwarancję wyjścia ze strefy komfortu. Jest to często dość niewygodne, ale moim zdaniem to duża zaleta życia za granicą. Daje wiele korzyści i dodaje trochę smaku do życia. W tym odcinku opowiem o wychodzeniu ze strefy komfortu na emigracji, czego to uczy i jak w dłuższej perspektywie może się przydać w życiu. Podam też mój przykład, jak to, czego się nauczyłam za granicą w tym kontekście, pomogło mi w sferze zawodowej, konkretnie jak szukałam pracy po powrocie do Polski na stałe. Na końcu będzie też małe ćwiczenie, jeśli będziesz mieć na to ochotę. Myślę, że będzie to odcinek dosyć inspirujący. Życie za granicą otwiera Cię na działanie i wiele uczy. Jeśli decydujesz się na emigrację, automatycznie opuszczasz tak zwaną strefę komfortu. Sporo trzeba ogarnąć, sporo trzeba się nauczyć i do wielu rzeczy przystosować, a to otwiera Cię na działanie i uczy elastyczności. Są to bardzo przydatne umiejętności w dzisiejszych niepewnych czasach. Więc twój paszport, powiem tak metaforycznie, to poniekąd paszport do przekroczenia granicy komfortu. Strefa komfortu to często miejsce, które wydaje się wygodne, bezpieczne i znane, ale, tak, jest ale, jednocześnie możemy tam czuć paradoksalnie dyskomfort, i małą satysfakcję albo jej brak z życia. Bo jak za długo jest zbyt wygodnie i przewidywalnie, i za bardzo nie mamy motywacji, żeby się rozwijać, przełamywać bariery, wzmacniać siłę psychiczną, pokonywać wyzwania, to w końcu w tym komforcie możemy się zacząć czuć nieszczęśliwi lub niespełnieni. Innymi słowy, od czasu do czasu mile widziany jest tak zwany Challenge. I tu na pewno wyjazd za granicę i emigracja mogą pomóc. Żyjąc za granicą i niejednokrotnie wychodząc ze strefy komfortu, otwierasz się na niewygodę i na nieznane. Można powiedzieć, że otwierasz się na życie. Często jesteś zmuszony zmuszona, by proaktywnie kreować swoją rzeczywistość. Musisz poznać nowych ludzi. Bo inaczej będziesz samotny, samotna. Musisz poszukać zakwaterowania, bo inaczej będziesz bezdomny, bezdomna. Musisz znaleźć pracę, bo się prawdopodobnie nie utrzymasz. Musisz przyjąć dużo nowych informacji i wiele się nauczyć, albo będzie ci ciężko nawigować w nowej rzeczywistości. Mało prawdopodobne, żeby ślepy los zrobił to wszystko za ciebie, choć na pewno los może ci sprzyjać. Natomiast nigdy raczej nie zapuka pewnego dnia do Twoich drzwi i powie: Hej, to ja, Twoja nowa praca, a tu Twój numer ubezpieczenia w służbie zdrowia, numer konta bankowego i klucz do nowego mieszkania. A, i jeszcze lista ludzi, którzy będą Twoimi dobrymi przyjaciółmi od teraz. Przy okazji, zaprogramowaliśmy też Twój umysł tak, żebyś nie musiał uczyć się języka, którym się mówi w tym kraju. Wszystko zrozumiesz. No, a teraz idź zdobywać świat. No tak to nie działa. Więc jeśli masz doświadczenie życia za granicą i wiesz co robić, na przykład wyjeżdżając na studia lub do pracy za granicę, zwłaszcza w pojedynkę, pogratuluj sobie, bo jest czego. Umysł może Ci podpowiadać, że to nic takiego i każdy to potrafi. Może tak, a może nie. Ale, ale skoro Ci się udało, lub uda, na pewno masz dużą moc sprawczą i odwagę w sobie i nie ma co tego umniejszać. Jest to zasób i najlepiej go dobrze wykorzystać. Jeśli chcesz podzielić się swoimi wyzwaniami na emigracji albo wyciągniętymi lekcjami, zachęcam Cię do zrobienia tego w sekcji komentarze. Życie za granicą to mentalny wycisk. Tak więc żyjąc za granicą, Większość z nas musi się wiele nauczyć, by w miarę sprawnie funkcjonować w odmiennej rzeczywistości. Nowe otoczenie, nowi ludzie, nowe zwyczaje i obcy język. Zewsząd dochodzą do nas nowe informacje, a nasze mentalne mięśnie muszą mieć całkiem niezły wycisk. Więc życie za granicą daje wycisk, niekoniecznie fizyczny. A teraz pomyśl o tej analogii. Ćwicząc swoje mięśnie fizyczne. Zapewne chcesz wzmocnić swoje ciało i zadbać o jego zdrowie. Robisz to dla siebie, prawdopodobnie, by czuć się lepiej teraz, ale też po to, by twoje ciało służyło ci dobrze przez długie lata i lepiej funkcjonowało, gdy będzie starsze. Twój mózg też czasem potrzebuje mentalnego wycisku i poznawczych wyzwań. Nowe informacje i umiejętności mu w tym pomagają. Nowe środowisko, nowy język, nowa kultura to wszystko nieźle stymuluje nasze mózgi do pracy na zwiększonych obrotach. Z mojego doświadczenia, gdy mózg się uczy, to żyje. Jest też takie powiedzonko: Use it or lose it korzystaj albo przypadnie chyba coś takiego i do tego przypadku to całkiem dobrze pasuje. Dlatego uważam, że to ogromna korzyść płynąca z życia na emigracji. I również te wyzwania, z którymi się wtedy mierzymy, mierzymy, bo na pewno uczymy się nowych rzeczy i mamy okazję, żeby strefę komfortu niejednokrotnie przekroczyć. I często za granicą trzeba się trochę albo sporo wysilić, a to rozwija i buduje charakter. O zaletach życia za granicą możesz posłuchać w nagraniu: Życie za granicą to stracony czas. Zalety, wady i wzrost bambusa. Korzyści z umiejętności i elastyczności, które nauczyłam się za granicą. Jak wspomniałam, podam mój przykład w sferze pracy, bo tutaj korzyści z życia za granicą zauważyłam od razu po powrocie do Polski. Było to kilka lat temu, jeszcze przed pandemią. Nie wiem, czy każdy tak miał lub ma. Czy to reguła? Pewnie jest różnie, ja tutaj mówię za siebie. Tak więc zdolności językowe, doświadczenie zawodowe i większa tolerancja na zmiany, które zdobyłam podczas siedmiu lat studiów i pracy za granicą, mi sporo pomogły. Gdy wróciłam do Polski, mój profil zaczął przyciągać uwagę rekruterów. W moim odczuciu miałam pewną przewagę nad niektórymi z moich rówieśników którzy narzekali, że nikt albo prawie nikt nie odpowiada na ich aplikacje o pracę. Jednocześnie jakoś nie spieszyli się ze zmianą tego, co im było dobrze znane, choć niekiedy też znienawidzone i przeklinane. I w czym tkwili od lat. Często też zastanawiali się, a co jak zmieni i będzie gorzej. Innymi słowy, nawet jak nie za fajnie, to przynajmniej to znam, Wiem, z czym to się je, i mam na to strategię przetrwania. Sprawdzoną strategię przetrwania i wytrenowaną od lat. Także wolę być w komforcie tego, co znam. Więc wielu z moich znajomych z rodzinnej miejscowości miało problem ze znalezieniem pracy. Mnie natomiast praca sama znajdowała, można powiedzieć. Większość moich rozmów rekrutacyjnych została uwieńczona ofertami pracy. Z jednej strony chodziło oczywiście o umiejętności i doświadczenie zdobyte za granicą, ale dużą rolę odegrała też elastyczność i otwarcie na, na różne opcje, nawet można powiedzieć te mniej pewne. Tak więc, jeśli chodzi o oferty pracy, miałam z czego wybierać i mogłam trochę powybrzydzać. Była to miła odmiana w porównaniu do moich początków w Londynie, gdzie miałam stosunkowo mały odzew, biorąc pod uwagę setki wysłanych CV. O tym i o pracy za granicą, na przykładzie UK, głównie Londynu, możesz posłuchać w nagraniu o pracy za granicą na tym kanale. Ponadto dość istotne było to, że po latach wprawy w przeprowadzkach byłam elastyczna co do lokalizacji, co dawało mi jeszcze więcej możliwości. To było kilka lat temu, kiedy jeszcze praca zdalna nie była rozpowszechniona. Miałam też zaufanie, że dzięki znajomości języków, różnorodnemu doświadczeniu zawodowemu i temu, że zawsze sobie jakoś radziłam za granicą, nawet jak było trudno, to zawsze prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto będzie mnie chciał zatrudnić, nawet w czasach niesprzyjającej koniunktury. Innymi słowy, jakoś sobie poradzę. Natomiast wielu moich rówieśników z rodzinnej miejscowości. Nie widziało za bardzo możliwości poza nią, poza tą miejscowością. W niej samej też nie było za dobrze, więc zazwyczaj cieszyli się, jak nawinęła się jakakolwiek praca i trzymali się jej kurczowo. Zaś niekoniecznie cieszyli się z wykonywania samej pracy, zwłaszcza jeśli szefowie mieli zdolność wywoływania bólów żołądka u swoich pracowników. Analogicznie, Wielu moich lokalnych rówieśników pozostawało w toksycznych związkach, panicznie bojąc się życia w pojedynkę i oceny ludzi. To była ich strefa komfortu. Nie dopuszczali do siebie opcji, że poza tą strefą komfortu może czekać na nich pozytywna zmiana. Nie mówię, że coś jest z tym złego, bo zawsze każdy ma swoje historie, priorytety, swoje marzenia i swoje ograniczenia. Może też nie mieć możliwości, albo chęci do zmiany w danym momencie i tak dalej, i tak dalej. Więc nie chodzi tutaj o ocenę albo co najlepiej zrobić, bo ja tego nie wiem. Tutaj chcę powiedzieć, jak życie za granicą wpłynęło na moje podejście i wielu emigrantów, których znam. Innymi słowy, żyjąc kilka lat w różnych miejscach wydawało mi się, że świat jest na tyle wielki i jest na tyle możliwości, że nie trzeba tkwić tam, gdzie uwiera, zwłaszcza we wspomnianej strefie komfortu. Z mojego doświadczenia strefę komfortu od czasu do czasu, od czasu do czasu warto jest opuścić, żeby przejść poziom wyżej. Jeśli masz historię życia za granicą, prawdopodobnie już niejedną taką strefę udało ci się zostawić za sobą. Moim zdaniem jest to duży atut i przydatna lekcja życia. Emigracja pokazuje ci, że masz opcje. Życie za granicą pomogło mi zobaczyć, że opcji w świecie jest na tyle dużo, że tolerowanie rzeczywistości, pozostawiającej wiele do życzenia, nie musi być jedną z nich. Nie ma tutaj znaczenia, czy chodzi o wyjazd do innego kraju, czy o przeprowadzkę do domu za rogiem. Okres przejściowy rzadko usłany jest różami. Ale już po drugiej stronie często nie wyobrażamy sobie powrotu do tego, co było. Możemy się nawet zastanawiać, czemu tak długo zwlekaliśmy. Jak wspomniałam, jeśli decydujesz się żyć za granicą, automatycznie opuszczasz miejsce, które może wydawać się wygodne, bezpieczne i znane, ale w którym jednocześnie możesz się czuć jako osoba mało szczęśliwa, mało usatysfakcjonowana czy spełniona. Opuszczenie strefy komfortu często też pokazuje, że jest mnóstwo opcji, których wydawało ci się, że nie ma. I oczywiście, zawsze jest ryzyko, że nieznane będzie gorsze od znanego, jakkolwiek gorsze definiujesz, ale to, co czeka na ciebie po drugiej stronie, może sprawić, że znów zaczniesz żyć i cieszyć się tym, co jest tu i teraz. Pojedziemy trochę przemówieniem motywacyjnym, a co? Więc to tam możesz znów poczuć swoją sprawczość i swobodny przepływ życia. To tam oswajasz strach i chwilowy dyskomfort. To tam masz znów wybór. To tam możesz mieć całe mnóstwo opcji do wyboru, których wcześniej nie było widać. To tam otwierasz się na życie i kreujesz na nowo. Życie za granicą, inspiracja, ćwiczenie na koniec. Jak zapowiedziałam, na końcu będzie ćwiczenie dla chętnych, więc oto czas na nie. Na początku wyobraź sobie, że każdy z Twoich dni wygląda tak samo albo podobnie. Robisz te same rzeczy, przemierzasz tę samą drogę do pracy, również jeśli pracujesz z domu, masz zawsze taką samą rutynę dnia. Nie ma tam za bardzo elementu zaskoczenia czy czegoś nowego do przyswojenia. Każdy dzień jest dosyć przewidywalny, komfortowy i bezstresowy. W porządku, tylko jest pewne ale. W pewnym momencie możesz się poczuć jak w letargu. Być może poczujesz nawet potrzebę, by się z niego wybudzić i wyrwać z codziennego, automatycznego funkcjonowania. Być może pomogło ci w tym trochę chaosu, wyzwań i nieprzewidywalnego, takiej zdrowej ilości, można powiedzieć, zamieszania. I świat jest na tyle wielki, by ci w tym pomóc. Jeśli tylko zdecydujesz się na przykład na odkrywanie swojego bliższego i dalszego otoczenia, jeśli wybierzesz inną drogę niż zazwyczaj, jeśli podejmiesz inną decyzję niż normalnie, możesz podróżować. Pójść do pracy inną drogą, zmienić pracę, popisać ręką, którą normalnie nie piszesz, pomieszkać w innym mieście, kraju, albo zrobić to uprawnione coś, z czym zwlekasz. Na pewno jesteś w stanie wpaść na co najmniej kilka pomysłów, więc w tym miejscu za zachęcam Cię do wzięcia kartki czy dziennika, żeby zrobić mały brainstorming. Zapisz wszystko, co Ci przyjdzie do głowy, co możesz zrobić inaczej niż zawsze. Wymyśl też jedną rzecz, którą możesz zrobić inaczej od razu po przesłuchaniu tego nagrania. Możesz na przykład, może na przykład wypijesz zieloną herbatę zamiast czerwonej lub czarnej, i w innym kubku y, niż zazwyczaj, albo czerwoną czy czarną zamiast zielonej, czy jakiejkolwiek innej, w zależności od tego, co pijesz, może pójdziesz do kina zamiast do centrum handlowego. Albo do centrum, centrum handlowego zamiast do innego miejsca, bo dawno cię w centrum nie było, a przydałoby ci się kilka nowych rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Na koniec zastanów się, czy wiesz, kiedy potrzebujesz zmiany, a kiedy przychodzi twój czas na odpoczynek i dawkę zdrowej nudy i komfortu. Bo czasem też zdarza się, że tak lecimy z jedną zmianą za drugą, i to paradoksalnie. Też może być nasza strefa komfortu. Życie za granicą, a wyjście ze strefy komfortu podsumowanie. Na koniec dla jasności nie jestem zwolenniczką rozpoczynania nowego życia co tydzień i bycia, ciągłe, bycia ciągle poza strefą komfortu. To może być bardzo wyczerpujące. Czasem jednak potrzebujemy większej zmiany w życiu, co niesie za sobą pewną ilość ryzyka i niewygody. Wymaga też działania i przejęcia odpowiedzialności za swoje życie. Według mnie jest to bardzo uwalniające. No i czujesz, że żyjesz. Życie na emigracji ma swoje wyzwania, ale też wiele uczy. Moim zdaniem dobrze jest te umiejętności i lekcje dobrze wykorzystać na różnych etapach życia i zawsze pamiętać, że je się ma. I tego każdemu z nas życzę. To tyle. Jeśli masz jakieś przemyślenia lub doświadczenia związane z tematem, zachęcam cię do podzielenia się nimi w sekcji komentarze. Jeśli podobało ci się to nagranie, zachęcam do polubień, komentarzy i subskrypcji kanału i na koniec bardzo dziękuję za wysłuchanie. Tam czy z powrotem. Zalety pracy za granicą. Jak życie za granicą, głównie w Londynie, pomogło mi w pracy i karierze w Polsce i nie tylko. W tym odcinku o eksperymentowaniu i o tym, jak życie i praca za granicą, zwłaszcza w Londynie, pomogły mi na rynku pracy w Polsce i nie tylko, co mnie praca za granicą nauczyła a praca za granicą może mieć różne twarze i jak pomogła w tak zwanej karierze. Myślę, że jest to jeden z większych atutów pracy za granicą. Dowiesz się też o korzyściach pracy za granicą na moim konkretnym przypadku. Natomiast jeśli jesteś na karierowych czy pracowych rozdrożach, to nagranie może Cię zainspirować do przemyśleń lub działań. Różnorodność zajęć, które wykonywałam za granicą, pomogła mi nie tylko nabyć różnych umiejętności, pracować z ludźmi z całego świata. Ale też dobrze zrozumieć, co lubię robić, a czego nie. Dało mi to też więcej możliwości, jak wróciłam do Polski na stałe. I zdecydowanie nauczyło mnie dużo pokory. Myślę też, że to duży plus życia za granicą bo na różne możliwości i prace też trzeba się otworzyć też na takie, których w Polsce nie bralibyśmy pod uwagę. Zwłaszcza jeśli chodzi o pracę fizyczną, którą osobiście sobie bardzo cenię, choć w tym nagraniu będę mówiła głównie o pracy siedzącej, biurowej. Pamiętaj, proszę, że dzielę się moimi własnymi doświadczeniami, które mogą odbiegać od Twoich, od kogoś, kogo znasz, lub od tak zwanego ogółu. Zachęcam Cię więc do sprawdzania różnych źródeł. Nagranie nie jest poradnikiem. Życie za granicą sprzyja w spróbowaniu wielu prac. Mawia się, że za dawnych czasów ludzie pracowali w jednym miejscu 20, 30, 40, a nawet 50 lat. Dla wielu milenialsów, czy teraz to już chyba generacji Z, jest to nie do pomyślenia i równa się z posiadaniem statusu zawodowego dinozaura. W końcu w dzisiejszym świecie mamy tyle możliwości, także zdalnie. Jestem fanką stabilnej kariery zawodowej i miejsca pracy na dłużej. Jednocześnie kibicuję eksperymentom, na które zazwyczaj jest czas na początku kariery. Dzisiaj mam szczęście robić to, co lubię piszę i publikuję treści online. Jednak zanim do tego doszło czyli zaraz po moim powrocie z Londynu do Polski co miało miejsce kilka lat temu Trochę z pracami poeksperymentowałam, a życie za granicą i przebywanie w różnych środowiskach bardzo temu sprzyjało. Byłam na przykład nauczycielką, tłumaczką, kelnerką, sekretarką i koordynatorką projektów. Posmakowałam różnych obowiązków z działu sprzedaży, zakupu, logistyki, finansów i HR. Natomiast jeszcze podczas studiów w Szkocji pracowałam w hotelu, gdzie pomagałam w obsłudze gości podczas przyjęć, wydarzeń, konferencji i bankietów. Bardzo lubiłam tę pracę. Pracowałam ze studentami z mojej uczelni i poznawałam wiele ciekawych osób podczas wydarzeń. Same wydarzenia, jak na przykład szkockie śluby czy imprezy świąteczne, były dla mnie ciekawym doświadczeniem i poznawaniem lokalnej kultury. Jednocześnie zastanawiałam się, czy kiedykolwiek role się odwrócą i czy to ja będę takim obsługiwanym gościem. Wtedy wydawało mi się to odległe i mało możliwe. Kiedy pracowałam w hotelu i w restauracji, utrwalił się we mnie szacunek do prac, które możemy uważać za łatwe lub oczywiste. W rzeczywistości są one często wyczerpujące fizycznie i wymagają od pracownika elastycznego czasu pracy. Do tego mogą dojść tak zwani trudni klienci. Dla mnie praca w restauracji wcale nie była łatwa, a wprost przeciwnie, była jedną z najtrudniejszych prac, jakie wykonywałam. Nie miałam za bardzo gracji, tak zwane dwie lewe ręce ja jestem praworęczna, więc nie miałam tej gracji, z jaką porusza się wiele kelnerów i kelnerek, więc patrzyłam z podziwem na tych, którzy, którym to przychodziło z lekkością. Było mi też trudno zapamiętać, co kto zamówił. Zrozumiałam też, jak duże znaczenie może mieć uśmiech czy komplement klienta podczas wymagającej zmiany. I tutaj chciałabym zachęcić wszystkich, którym serwowane jest picie, jedzenie lub cokolwiek, do docenienia osób, które realizują te zamówienia. Przyjazny, współpracujący klient może poprawić czyjś dzień i zostać w pamięci na bardzo długo. Gdy przeprowadziłam się do Londynu, tam miałam w większości prace biurowe. Ogólnie ciągnęło mnie raczej do bardziej elastycznego, freelancowego rodzaju zatrudnienia, ale w Londynie, który był dla mnie drogim miastem, nie mogłam sobie pozwolić na zbyt niskie lub niepewne źródło dochodu, czy też czekać, aż praca sama zapuka do drzwi. Potrzebowałam stałego, regularnego i konkretnego dochodu, i tak właśnie zaczęłam pojawiać się w biurach. Ale zanim opowiem, jak to było w Londynie, Zacznę od mojej pierwszej pracy biurowej Ever, od mojego stażu w Birmingham w Anglii. Moja pierwsza praca biurowa w UK. Mój pierwszy staż w biurze miał miejsce w Birmingham. To wtedy po raz pierwszy posadzono mnie przy biurku i oczekiwano, że, że przez kolejne kilka godzin będę współpracować z komputerem i wprowadzać bardzo, bardzo dużą ilość danych do systemu. Oczekiwano też, że wrócę kolejnego dnia i będę robić dokładnie to samo i w tych samych godzinach. Wiem, że to się może wydać jako problem pierwszego świata. Prawdopodobnie tak jest, ale dla mnie wówczas to było duże wydarzenie i spore zmartwienie. I nikogo nie interesowało to wszystko, co nauczyłam się na studiach językoznawczych, a już na pewno nie poezja wiktoriańska czy podstawowa znajomość łaciny, bo takich rzeczy się uczyłam. Pomimo tego, że lubiłam moje koleżanki i kolegów z pracy, pierwsza praca biurowa była dla mnie szokującym doświadczeniem. Do tej pory byłam przyzwyczajona do elastycznego grafiku, kreatywnych zadań i różnorodności, które poznałam na studiach. Kilka dni w biurze pod rząd i poczułam niepokój. Natrętna myśl nie dawała mi spokoju. Czwarty dzień pod rząd spędzam dokładnie taką samą ilość czasu w tym samym miejscu, w ten sam sposób. I jutro będzie to samo, i w przyszłym tygodniu będzie to samo, bez względu na to, czy mi się to podoba, czy nie, czy mam na to ochotę, czy nie. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Zmartwiłam się, czy tak właśnie wygląda dorosłe życie? Jeśli tak, to jest jakiś koszmar, myślałam wtedy. Być może szok wynikał z faktu istnienia w mojej głowie obrazów pracy w biurze, jakie zapamiętałam z wielu amerykańskich i brytyjskich seriali i filmów. Nowoczesne biula, biura na Wall Street, elektryzujące brainstormingi, przebojowi ludzie, ekscytujące spotkania, namiętne romanse i zabawne sytuacje w stylu Ali MacBile, Jak ktoś jeszcze pamięta ten serial, który dział się w Bostonie. W moim przypadku nic się z tego nie sprawdziło, co widziałam w telewizji. Mimo wszystko w biurach przyszło mi pracować kolejne kilka lat, ale na szczęście w bardziej elastycznym i kreatywnym formacie. Szukanie pracy w Londynie. Kiedy przeprowadziłam się do Londynu, brak stałego dochodu nie wchodził w grę, bo nie byłabym się w stanie utrzymać. Dlatego tylko jednego dnia byłam w stanie wysłać dziesiątki spekulacyjnych CV do agencji pracy, kolejnego dnia do agencji reklamowych, kolejnego do wydawców itd. Podczas mojej kilkuletniej kariery zawodowej w Londynie wysłałam łącznie tysiące CV. Dzisiaj myślę, że ten wysiłek był w większości zbędny i mogłam znaleźć bardziej wydajny sposób na szukanie pracy. Niemniej jednak, wysyłając absurdalnie dużą ilość CV, dużo się nauczyłam, a zwłaszcza co w moim przypadku działa, a co nie. Udoskonaliłam więc moje CV do takiego stopnia atrakcyjności, że telefon zaczął dzwonić co najmniej pięć razy dziennie, niemal codziennie w, w pewnym okresie. W odpowiedzi na moje aplikacje. Liniki z mojego CV powtarzałam tyle razy na spotkaniach rekrutacyjnych i przez telefon, że rozmowa o moich umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym była dla mnie jak recytowanie wiersza. Natomiast przechodząc na dziesiątki rozmów kwalifikacyjnych, doszłam do momentu, że praktycznie żadna rozmowa nie była w stanie mnie zestresować. Tyle miałam tych rozmów. Co ciekawe, w 95% przypadków mówiono mi, że byłam idealnym kandydatem na daną pozycję, ale z tych, co tak twierdzili, może jakiś 1% oddzwonił z właściwą ofertą pracy. Natomiast sama ilość rozmów, które odbyłam, firm, które odwiedziłam, rekruterów, których spotkałam, wszystkie nauczyły mnie lepiej wyczuwać, czy jest chemia między mną a potencjalnym pracodawcą. Byłam też w stanie w miarę szybko wyłapać, wyczuć kulturę danej organizacji i czym się w niej odnalazła. Miałam rozmowy w międzynarodowych korporacjach, średniego rozmiaru kreatywnych agencjach, małych wydawnictwach, firmach z branży finansowej, sklepach, klubach nocnych, a nawet firmach jeszcze niezałożonych. Często, już przekraczając próg biura, intuicyjnie czułam, jakby tam było pracować. Zaczęłam zwracać uwagę na wiele szczegółów, poczynając od wajbu na recepcji do odczuć, które wywoływał we mnie czyjś uścisk dłoni, na takie szczegóły zwracałam uwagę. Szukanie pracy w Londynie zaszczepiło we mnie mindset podejście, że na mieście jest wystarczająco dużo firm i ta właściwa, a przynajmniej optymalna na dany moment gdzieś tam jest. Co prawda ciągłe zmienianie pracy, chodzenie na rozmowy jest uciążliwe, ale czasem trzeba pocałować kil, kilka korpożab, żeby y, zanim znajdzie się dobrego korpo macza, albo zdecyduje się, że takiego nie ma. Moja pierwsza praca w Londynie. Moją pierwszą pracę w biurze w Londynie dostałam w ciągu trzech dni po przyjeździe. Była to praca sprzedawcy sales exec w dziedzinie Lotnictwa. Świetnie, tylko że natrętne w moim postrzeganiu, dzwonienie po ludziach było czymś, czego bardzo nie chciałam robić. Moim zadaniem miało być dzwonienie do ludzi, którzy wcale nie chcieli, żebym do nich dzwoniła, a potem miałam ich przekonać, że tak naprawdę czekali na mój telefon, tylko może o tym jeszcze nie wiedzieli. Nie wiedzieli, że potrzebowali tych wszystkich lotniczych produktów. I mój menadżer dał mi pokaźny segregator z technikami sprzedaży. Osta ostatnia sekcja zawierała poradę. Zrób co tylko trzeba, żeby dostać ich uwagę. W najgorszym wypadku się rozłączą. Ta sekcja chyba miała nawet tytuł ym, wskazówki z piekła rodem, czy coś takiego. Bycie zaciekłą i nieustraszoną sprzedawczynią nie leżało w mojej naturze. Podobnie przemysł lotniczy i nieszczególnie mnie interesował. Jak więc miałam być przekonująca? Jak ja miałam coś sprzedać? Ponadto mój menadżer był zajęty swoimi własnymi prowizjami. Tak więc, przeglądając w samotności i stresie segregatory i czekając na wykonanie pierwszego telefonu, stchórzyłam i dałam nogę, czy dałam dyla. Myśl o wykonaniu tego pierwszego telefonu była gorsza od samego wykonania telefonu, przynajmniej tak zgaduję, bo nigdy nigdzie nie zadzwoniłam w tamtej firmie. Natomiast byłam święcie przekonana, że moja ewakuacja ze świata twardej sprzedaży była dla dobra tego świata. To była jedyna praca, którą rzuciłam, zanim w ogóle zaczęłam. Zero żalu. Z mojego doświadczenia, czas młodości to dobry czas na eksperymenty zawodowe. Zmniejsza to prawdopodobieństwo, że po siedemdziesiątce stwierdzisz, że chciałaś, chciałeś robić coś zupełnie innego i szkoda, że nigdy tego nie spróbowałeś, spróbowałaś. Co nie zmienia faktu, że na zmiany i eksperymenty moim zdaniem nigdy nie jest za późno. Moim zdaniem krótkoterminowy chaos ma sens, jeśli pomaga Ci w wyborze długofalowej ścieżki kariery. Osobiście szarpałam się przez parę lat, zanim zrozumiałam czego nie chcę robić przez 8 czy kilka godzin mojego dnia i przez lata życia. Zrozumiałam, że nie chciałam sprzedawać czegoś, do czego nie byłam przekonana. Nie chciałam być mistrzem wykonywania czynności typu kopiuj wklej. Nie chciałam być na telefonie dłużej niż to konieczne. Nie chciałam być czyjąś asystentką. Nie chciałam robić czegoś bez sensu po to tylko, żeby to robić. Nie chciałam spędzać większości dnia na rozwiązywaniu problemów i kryzysów, zwłaszcza jak brały się z braku odpowiedzialności innych osób. Nie chciałam, żeby moja praca polegała na nieustannym ściganiu innych ludzi i doglądaniu, czy robią swoją pracę. Nie chciałam robić czegoś, co jest wiecznie problematyczne, bo wiadomo, wtedy jest challenge i się można wykazać. Na początku byłam otwarta na niemal wszystko: admin, marketing, nauczanie, tłumaczenia, finanse, HR czy logistyka. Wtedy każda praca mogła się okazać tą właściwą dla mnie. Teraz wiem bardzo dobrze, co nie jest dla mnie. To dzięki moim eksperymentom i różnym pracom zrozumiałam lepiej, jakie mam mocne i słabe strony, oraz jakie mam preferencje i co lubię robić, a czego nie. W większości były to trudne lekcje, ale w końcu odkryłam to, co chcę robić: tworzyć, generować pomysły i pisać, robić coś kreatywnego. I dzisiaj wykonuję pracę, którą naprawdę lubię i która sprawia mi przyjemność. W takiej pracy, z mojego doświadczenia, nie odlicza się dni do weekendu czy urlopu. W końcu robię to, w czym jestem dobra, a w rezultacie praca jest dla mnie niemal bezwysiłkowa. Przynosi też dobre rezultaty biznesowe. A ja czuję ogromną wdzięczność, że nie odpłynęłam w jakąś dziedzinę biznesową, która by zupełnie ze mną nie, rezo nie rezonowała. Wiem, że tego bym nie chciała za żadne pieniądze świata. Moja praca po powrocie z zagranicy do Polski. Po powrocie do Polski poczułam chyba największe pokłady kreatywności w moim życiu. Wtedy aktywnie prowadziłam mój fanpage o Londynie. Pisałam książkę oraz dostałam pracę w Digital Marketingu, w której również pisałam content, treści i tworzyłam. W końcu zaczęłam żyć z tego, co lubiłam robić. Pisałam też prywatnie dla własnej przyjemności. Wyglądało na to, że okres eksperymentowania z pracami w różnych działach i dziedzinach się skończył. W końcu wiedziałam, że chcę pisać i tworzyć. Okazało się też, że zdolności językowe i doświadczenia zawodowe, które zdobyłam podczas studiów i pracy za granicą, zaczęły przyciągać uwagę rekruterów po moim powrocie do Polski kilka lat temu. W moim odczuciu miałam pewną przewagę nad niektórymi z moich rówieśników, którzy narzekali, że nikt albo prawie nikt nie odpowiada na ich aplikacje o pracę. Mnie natomiast praca jakoś sama znajdowała. A większość moich rozmów rekrutacyjnych po powrocie została uwieńczona ofertami pracy. Jeśli chodzi o oferty pracy, miałam z czego wybierać i mogłam trochę powybrzydzać. Była to naprawdę miła odmiana w porównaniu do moich początków w Londynie, gdzie miałam stosunkowo mały odzew, biorąc pod uwagę setki wysłanych, nawet tysiące wysłanych CV. Dodatkowo, po latach wprawy w przeprowadzkach, byłam elastyczna co do lokalizacji, co dawało mi jeszcze więcej możliwości. To jeszcze było przed erą pracy zdalnej. Miałam też zaufanie, że dzięki znajomości języków i różnorodnemu doświadczeniu zawodowemu, otwarciu na różne prace, zawsze prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto będzie mnie chciał zatrudnić, nawet w czasach niesprzyjającej koniunktury. Natomiast wielu moich rówieśników z mojej rodzinnej małej miejscowości w Polsce nie widziało możliwości w ogóle poza tą miejscowością. W samej miejscowości też nie było jakoś mnóstwo ofert pracy i możliwości, więc lokalsi zazwyczaj cieszyli się, jak nawinęła się tak naprawdę jakakolwiek praca i trzymali się jej kurczowo. Zaś niekoniecznie cieszyli się z wykonywania samej pracy. Zwłaszcza jeśli ich szefowie mieli zdolność wywoływania bólów żołądka u swoich pracowników, a to było dosyć częste. Analogicznie wielu moich lokalnych rówieśników pozostawało w toksycznych związkach, panicznie bojąc się życia w pojedynkę i oceny ludzi. Nie dopuszczali do siebie opcji, że poza ich strefą komfortu może czekać na nich pozytywna zmiana. A strefę komfortu czasem trzeba opuścić, żeby przejść poziom wyżej. Jeśli masz historię i doświadczenie życia za granicą, prawdopodobnie siłą rzeczy już niejedną taką strefę komfortu udało Ci się zostawić za sobą. Ale też wiem, że łatwo jest powiedzieć, bo mamy różne historie życiowe i nie zawsze łatwo jest do pracy. Nie chcę też umniejszać nikomu trudności, jakie może mieć w tym temacie. Tutaj chcę opowiedzieć, jak życie za granicą pomogło mi zmienić nastawienie, i to uważam za jeden z większych atutów e, mojego doświadczenia za granicą, i te możliwości też uważam za dużą zaletę e, życia na obczyźnie. O opuszczeniu strefy komfortu w związku z życiem za granicą i co nam to daje, myślę, że opowiem w innym odcinku. To tyle, e, jeżeli masz jakieś e, doświadczenia, przemyślenia. Związane z tematem, zachęcam Cię do podzielenia się w sekcji komentarze. Jeśli Ci się podobało, zachęcam i zapraszam do subskrypcji kanału. I na koniec bardzo dziękuję za poświęcony czas i za wysłuchanie tego odcinka. Praca w Polsce po emigracji. To mi się nie podoba. O zarobkach, podwyżkach i innych podobnych. W tej odsłonie o pracy, zarobkach i podwyżkach w Polsce i aspektach ogólnej machiny zarobkowej z perspektywy mojej, to znaczy byłej emigrantki i jej doświadczeń zawodowych w UK i już od kilku lat w Polsce. Opowiem o tym, co uważam za największy minus i niekoniecznie chodzi tutaj o poziom zarobków. Od razu powiem, że to nagranie nie jest o tym, ile czy jak zarabia się w Polsce czy za granicą. W ramach szybkiego przypomnienia na tym kanale dzielę się przede wszystkim moimi doświadczeniami zdobytymi przed 7 lat życia za granicą, głównie w Londynie, jak i obserwacjami po powrocie do Polski na stałe. Nagranie nie jest poradnikiem. To zaczynamy. Wpływ moich doświadczeń w pracach w UK na pracę w Polsce. Moje życie zawodowe zaczęło się w UK. Gdzie przez około 5 lat zdobywałam pierwsze doświadczenia, głównie w biurach w Londynie. Świadomość tego, jak realia pracowe wyglądają w UK, niejednokrotnie pomogła mi polepszyć moją sytuację zawodową w firmach już w Polsce po powrocie z emigracji. Innymi słowy, wyrobiłam swoje standardy, jeśli chodzi o różne aspekty czy to finanse czy sposób traktowania pracownika. Praca za granicą pomogła mi też wzmocnić moje poczucie sprawczości i determinację, by aktywnie współtworzyć swoje stanowisko pracy i egzekwować to, co się należy. Więcej o zaletach pracy za granicą możesz usłyszeć w nagraniu o tym tytule. Zanim przejdziemy dalej, chcę zaznaczyć, że opisuję moje własne doświadczenia na rynku pracy i nie wiem, jak mają się do ogółu czy tak zwanej średniej. Cokolwiek to znaczy. Dlatego niektórzy pracownicy, rekruterzy czy osoby posiadające twarde dane mogą mieć inne zdanie lub doświadczenie. Ja natomiast dzielę się swoimi wnioskami. Moje życie zawodowe w UK, przykład brytyjskiej firmy. Jedna z pierwszych firm, w której pracowałam, zatrudniała głównie Brytyjczyków. Firma była prowadzona przez Angielkę, zgodnym uznania, Moim zdaniem, egalitarnym podejściem wobec wszystkich zatrudnionych, bez względu na płeć, pochodzenie czy inne niezwiązane z wykonywaniem pracy czynniki. Nie znałam zarobków innych osób, ale miałam silne wrażenie, że osoby pracujące na podobnych stanowiskach, z podobnym doświadczeniem i umiejętnościami, miały zbliżone zarobki, a kobiety były tak samo dobrze wynagradzane jak mężczyźni. Było to też dosyć logiczne, bo transparencja zarobków była już na poziomie rekrutacji. I było to powszechne, przynajmniej wtedy, w ogłoszeniach w UK. Dlatego posiadanie takich informacji na wstępie wydawało mi się czymś oczywistym. Wspomniana szefowa firmy potrafiła też dostrzec dobrze wykonywaną pracę i potencjał pracownika czy pracowniczki. Takich pracowników nie bała się docenić w sposób znacznie hojniejszy niż poprzez uścisk dłoni, słowną pochwałę czy obietnicę przyszłej nagrody, kiedyś gdzieś tam jak jakiś warunek zostanie spełniony. Poza tym, jeśli firma miała dobre wyniki, było to transparentne, a pracownicy dostawali często niespodziewane dodatkowe bonusy. To nie znaczy, że wszystko było super, bo były też przeróżne wyzwania. Z mojej perspektywy na przykład związane z niebezpośrednim, dość okrężnym sposobem komunikacji wielu Brytyjczyków, ale tu chcę się skupić na kwestiach pracowo-zarobkowych. A jeśli interesuje Cię temat różnic kulturowych czy w komunikacji, polecam Ci nagranie o zderzeniach kulturowych z przykładami z życia. A teraz wracamy do tematu: Podwyżki w UK i w Polsce, moje doświadczenia. We wspomnianej brytyjskiej firmie podwyższenie wynagrodzenia, przynajmniej w moim przypadku, przychodziło samo. Wtedy, nie mając jeszcze długiego stażu pracy, nie byłam obtrzaskana w kwestiach proszenia o podwyżkę czy awans. Było więc dla mnie miłym zaskoczeniem, gdy po trzech miesiącach pracy zostałam zaproszona przez szefową na spotkanie. Zaskoczenie było miłe, było miłe dlatego, że chciała mi jedynie. Przekazać, że jest zadowolona z mojej pracy i chciałaby już teraz podwyższyć moje wynagrodzenie. Po kolejnych sześciu miesiącach zostałam ponownie zaproszona na spotkanie, i znów dostałam podwyżkę w ramach: Dziękuję za dobrze wykonaną pracę. Jakie było moje zaskoczenie, gdy, żyjąc jeszcze w Londynie, usłyszałam, że w Polsce, by dostać podwyżkę, trzeba czasem napisać coś na kształt uzasadnienia podania. Zarówno w Polsce, jak i w UK, w kwestii podwyżek może być różnie. Natomiast tamte doświadczenia stworzyły i utwierdziły we mnie przekonanie, że za dobrą pracę podwyżka się należy i nie ma co długo na nią czekać. Jeśli nie przychodzi sama w Polsce mi się to nigdy nie zdarzyło postanawiam pokazać pracodawcy wyniki, osiągnięcia, inicjatywy i pomysły, z których jestem dumna tak żeby druga strona rozważyła podziękowanie za dobrze wykonaną pracę. I nie mam tutaj na myśli jedynie słowa dziękuję, czy uścisku dłoni prezesa czy prezeski. Uważam też, że podziękowania nie odnoszą się do przyszłości, tylko działają wstecz. Innymi słowy, nie mówimy o potencjalnych obietnicach, że kiedyś, gdzieś tam, coś tam, być może jak pokażesz, że jesteś Herkulesem czy Wonder Woman, to wrócimy do rozmowy. Jeśli mam przekonanie, że dałam radę, przyniosłam wartość i mam na to dowody, czy argumenty, liczby, feedback itd. To po odpowiednim upływie czasu uważam, że należy się w cudzysłowie nagroda. Ze wspomnianą szefową angielską nie miałam za wiele do czynienia. Właściwie nie była moją szefową. To jest bezpośrednią przełożoną, tylko kierowniczką firmy. Tym bardziej poczułam się zauważona i doceniana, choć o nic nie prosiłam. Nie muszę też mówić, że poczułam się jeszcze bardziej zainspirowana do dodatkowych działań i pomysłów. Główny minus pracy w Polsce versus UK brak transparencji. Dla mnie dużym minusem pracy w Polsce jest mała transparencja lub jej brak. Jest to dla mnie odczuwalne, zwłaszcza po moich doświadczeniach na emigracji. Jeśli chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami, zachęcam do zostawienia komentarza. Możesz też dać znać, gdzie za granicą żyjesz lub żyłeś, żyłaś. Gdy szukałam pracy w UK, z reguły ogłoszenia miały podane stawki albo konkretne, albo widełki, które miały rozsądny, albo niewielki rozrzut. Dawało mi to dobry obraz, jak wyceniane jest dane stanowisko. Tyle wymagamy, tyle płacimy za te umiejętności, obowiązki, doświadczenie, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, kobietą czy kosmitą. Ofert, które nie miały informacji o wynagro wynagrodzeniu, nawet nie brałam pod uwagę. I właśnie mała transparencja w tej kwestii i pytania: jakie są pani oczekiwania finansowe? Poruszyły i zmieszały mnie po powrocie do Polski z UK. W ogłoszeniach, które y, oglądałam, y, często było podane atrakcyjne wynagrodzenie lub widełki z rozbieżnością typu od 5 do 12 tysięcy, w zależności od doświadczenia. Była to taka, można powiedzieć, y, wielka tajemnica, którą robi się z zarobków. Wielki temat tabu. Zdaję sobie sprawę, że nasze zarobki niekoniecznie mogą być na poziomie zachodnioeuropejskim. Więc może nie ma co się dziwić tej ostrożności. Możemy też zwyczajnie nie chcieć się tym dzielić, i to jest ok. I jeszcze dla jasności, nie twierdzę, że każdy w firmie powinien mieć dostęp do listy płac albo chwalić się na wejściu, ile zarabia. Nie chodzi tutaj o żadne afiszowanie się, czy o transparencję z imienia i nazwiska. Nie chodzi też o to, że ktoś, kto jest w czymś. Powiedzmy, wyjątkowo dobry, powinien zarabiać tyle samo, co tak zwany przeciętniak. Nie o to chodzi. Natomiast mam silne poczucie, że transparencja w ogłoszeniach jest w naszym interesie, nas, pracowników. I moim zdaniem zwłaszcza kobiet, osób, które dopiero startują na rynku pracy i tych, którzy długo pracują w jednym miejscu. Myślę, że transparencja oznacza, że jako pracownik czy pracowniczka. Nie musisz płacić za niezawiniony brak świadomości, lub za to, że masz taką, a nie inną płeć, pochodzenie, nie znasz jeszcze reguł gry, albo już nie znasz reguł gry itd. Więc brak transparencji zarobków zdaje się sprzyjać pracodawcom, którzy mogą wyczuć, na ile sobie mogą pozwolić. A wielu pracowników nieświadomych, ile dane stanowisko jest warte lub ile zarabiają koledzy, ogólnie, nieimiennie, może zgodzić się na stawkę znacznie niższą niż w rzeczywistości firma być może byłaby gotowa zapłacić. Innymi słowy, brak wiedzy może nas sporo kosztować. Zaś transparencja zostawia pracodawcom mniej przestrzeni, by liczyć na przykład na zaniżone, zaniżone oczekiwania kandydatki czy kandydata, co moim zdaniem również jest w interesie pracodawców, gdy na przykład pracownik w pewnym momencie Zda sobie sprawę albo nabierze poczucia, że jego pensja czy podwyżka nie została do końca uczciwie ustalona. A z moich obserwacji takie rzeczy prędzej czy później wychodzą, lub że tak powiem, osoba może się domyślić. Jest to więc kwestia uczciwości, ale też z perspektywy firm czysto korpo finansowo Koszt utraty dobrego pracownika jest duży, czy to na rzecz innej firmy, czy przez. Zaniżoną motywację, na przykład spowodowaną poczuciem niesprawiedliwości. Jeśli więc trudno jest zrobić rozeznanie na rynku na podstawie ogłoszeń o pracę, może warto zastanowić się, jak etycznie zdobyć te informacje. Myślę, że brak takiej wiedzy dotyka wszystkich pracowników, ale uważam, że są pewne grupy, które mogą bardziej na tym stracić. Ponadto, każda zaakceptowana, jak i odrzucona oferta w jakiś sposób przyczynia się do ogólnej machiny zarobkowej, a moim zdaniem, więcej świadomości i rozeznania to mniej niesprawiedliwości w tej machinie, a więcej, więcej sprawiedliwości dla nas jako ludzi. Zatem brak transparencji sprzyja niesprawiedliwym sytuacjom, a często mogą skorzystać na tym firmy. Myślę też, że warto wspomnieć pracowników, którzy długo pracują w jednym miejscu i z oferowanymi przez firmę podwyżkami lub ich brakiem nie nadążają za dynamiką płacową rynku. Tu też może jeszcze dojść inflacja. I tacy pracownicy mogą być ym, tego mało świadomi wbrew pozorom, a jak się uświadomią, no to mogą się zezłościć. Praca w Polsce i mała transparencja zarobków. Co robię? Pewnego razu postanowiłam, że będę bardziej dociekliwa w kwestii wynagrodzenia, jeśli firma nie zachce mi przedstawić konkretniejszych informacji. I tak jak dostaję ofertę pracy, to przede wszystkim proszę o konkretne informacje odnośnie wynagrodzenia, nawet jak jeszcze nie wiem, czy jestem ofertą zainteresowana. Chcę się dowiedzieć, ile realnie jest spłacone na tym stanowisku w tej firmie za określone umiejętności i doświadczenie, a nie jak to można dostosować do moich oczekiwań. I dopiero wtedy się zastanawiam, czy moje oczekiwania są spełnione, czy jest może pole do negocjacji, czy jednak się nie dogadamy, i tak dalej, i tak dalej. Zadaję pytania dla informacji własnej, ale też chcę zostawić, y, można powiedzieć, taki ślad. Bo może jest nas więcej, tych, którzy pytają o konkrety, lub być może zaczną. Tych, którzy chcą więcej transparencji, bez jakichś obwąchiwań i rozkmin, ile mam powiedzieć, żeby nie było za mało, albo nie za dużo i tak I myślę, że im częstsze te, pyta te pytania, to być może częściej te informacje będą łatwo albo łatwiej dostępne. W każdym razie, jeśli ktoś mi tej informacji nie udziela, lub odpowiada zdawkowo, bo zależy od moich oczekiwań, i tak albo czy możemy się najpierw zadzwonić, to zazwyczaj poza pewnymi wyjątkami. Przerywam komunikację lub odpowiadam, że nie chcę, żebyśmy wzajemnie marnowali sobie czas bez wyjaśnienia tak znaczącej kwestii na samym początku. Czy moją chęcią konkretu robię jakąś rewolucję? Prawdopodobnie nie, ale myślę, że warto rozeznawać się w rynku i uwierzyć, że mamy prawo wiedzieć, jaka jest realna stawka na danym stanowisku w danej firmie. Nie stawka, którą e, rekruter postanowi zaoferować. Bo nie chciał chciała więcej, bo nie wiedziała wiedział, że może więcej. To podejście również wynika z moich doświadczeń z moją angielską szefową. Ona nie czekała, żebym zaczęła się upominać o podwyżkę, ani nie próbowała na wejściu zapłacić mi mniej, jeśli tylko się na to zgodzę. Dostałam dokładną informację o zarobkach, publiczną, nie niepodobnie, zanim zdecydowałam się na pierwszy krok rekrutacji. <kluzny> Dzisiaj jestem wdzięczna za te doświadczenia, bo choć w Polsce wygląda to nieco inaczej, nie przyjmuję wszystkiego, co jest mi podane, jako ostateczne ustalenie. Czuję się też zmotywowana, żeby zmieniać i kwestionować obecną rzeczywistość. Dzieje się to, dzieje się to na mikroskale, ale mam potrzebę działania w zgodzie z własnymi przekonaniami i wierzę, że wiele zmian zaczyna się od nas samych i często od małych kroczków, które się mogą wolniej lub szybciej skumulować. Wspomnę jeszcze, że słyszałam o przypadkach w polskich firmach, że pracownikom, którzy w przeszłości dostali niższe stawki od tych, które firma oferowała obecnie, wyrównano transparentnie zarobki. Więc transparentne środowiska pracy są możliwe i być może będziemy ich wiedzie, widzieć coraz więcej. Powrót z emigracji i praca w Polsce machina zarobkowa. Powrót do Polski po kilku latach życia za granicą był dla mnie momentami szokujący. Oferty pracy zaczęłam dostawać jeszcze zanim wyjechałam z UK około 2015 roku. Ale hmm, wtedy niektóre propo proponowane stawki prosiły się w moim odczuciu o pomstę do nieba. Przynajmniej tak było kilka lat temu. Później ta sytuacja się poprawiła, przynajmniej w mojej branży i w kilku, hmm, z tego co wiem, ale nie mam żadnych danych, więc nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Natomiast tuż po moim powrocie z UK, pierwsza otrzymana przeze mnie oferta pochodziła ze znanej korporacji. Pracę oferowano w Krakowie i wymagano od kandydata doskonałej znajomości dwóch, trzech języków obcych i doświadczenia w branży. Gdy podałam swoje oczekiwania finansowe, po drugiej stronie zap zapanowało zawieszenie, a potem odpowiedź: A, no, bo takiej stawki to my nawet seniorom nie oferujemy. A pani dopiero wróciła z zagranicy, proszę się rozeznać na rynku i odzwonić. Nie odzwoniłam nigdy. W moim odczuciu, godząc się, a nawet rozważając taką stawkę, podpisałabym się pod machiną zarobkową, z którą się nie zgadzam. A dzisiaj, pracując już kilka dobrych lat w Polsce i znając lepiej realia, myślę, że wynagrodzenie oferowane przez tamtą korporację naprawdę wołało o pomstę do nieba. Pomyślałam też, że skoro panią tak zaskoczyły moje oczekiwania finansowe, to musiała być jakaś szersza zgoda na pieniądze, które ledwo starczały na opłacenie mieszkania, prowiant i bilet miesięczny. Chcę zaznaczyć, że zdaję sobie sprawę, że każdy ma swoją osobistą sytuację i nie zawsze może mieć możliwość manewru albo po prostu nie chce wybrzydzać, zwłaszcza w czasach tzw. recesji. I to w porządku. Dzielę się, się tutaj moim stanowiskiem i moją historią ale też chęcią, żeby nam wszystkim, powiem podniośle, żyło się lepiej. Na koniec podejście pro-pracownicze. Jestem na tak. Lata pracy w UK ukształtowały we mnie pewien wzorzec, dzięki któremu uważam równouprawnienie w miejscu pracy, pod każdym względem, za coś oczywistego, za porządek dnia codziennego. Czy jest jednak zawsze lekko i różowo? Z mojego doświadczenia nie. Nie jest też tak, że co chwilę sypią się nagrody i awanse. Wiem jednak, że bez założenia, że jestem pełnowartościową pracowniczką, nie wynegocjowałabym wiele korzystnych dla siebie decyzji. A prawdopodobnie mogłam to zrobić jeszcze lepiej. Wiem też, że część moich koleżanek i kolegów myśli, że pytać o pewne rzeczy nie wypada. Ale jeśli widzę lub mam podejrzenia, że moja praca może być traktowana mniej wartościowo z jakiegoś nieuzasadnionego powodu. To robię, co mogę, żeby to zweryfikować, zweryfikować i zakomunikować moje stanowisko, jeśli ma to sens. Tego się właśnie nauczyłam przez pierwsze lata pracy UK. Ciekawa jestem, jakie ty masz doświadczenia i czy są jakieś punkty styczności z tym, co mówię. Obstawiam, że jest różnie, ale jak zawsze zachęcam Cię do podzielenia się doświadczeniami i inspiracjami. Konstruktywna wymiana doświadczeń, nawet różnych, jest jak najbardziej mile widziana tutaj na kanale. To tyle. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do subskrypcji kanału i do usłyszenia następnym razem. Na koniec bardzo dziękuję za wysłuchanie. O samotności za granicą. Podcast Tam czy z powrotem. Samotność na emigracji to temat, o którym moim zdaniem za mało się mówi albo zbyt powierzchownie. Samotność za granicą może być przeszywająca, trudna. Ale może też mieć swoje plusy, choć zobaczenie ich jest raczej trudne. Tak więc dzisiaj opowiem o samotności na emigracji, o jej trudnych aspektach, ale i o tym, jak te samotne okresy za granicą nauczyły mnie po pierwsze bardziej docenić rodzinę i przyjaciół w Polsce, po drugie, nauczyły mnie lepiej i bardziej konstruktywnie wykorzystywać samotny czas, gdy na przykład Mieszkałam w Londynie, a tam wszyscy byli super busy i nie mieli czasu. Opowiem też, dlaczego samotność może być dobrą okazją, żeby mniej żałować w życiu i co można w cudzysłowie z niej wyciągnąć dla siebie i jak to zrobić. Podczas mojego pierwszego pobytu za granicą, były to studia na Erasmusie w Niemczech, nie znałam czegoś takiego jak samotność na emigracji. Byłam przekonana, że to mit i zastanawiałam się, Okazało się później, że dość naiwnie, jak można czuć się samotnie za granicą, jak tylu obcokrajowców, tyle nowych rzeczy i możliwości przygody dookoła. Natomiast podczas kolejnych lat życia za granicą, już w UK, zobaczyłam, że gdy pierwsza ekscytacja opadła, można powiedzieć, zachłośnięcie się moim pierwszym wyjazdem, tego zachłośnięcia już nie było, było wtedy inaczej. Ponadto, gdy na emigracji przyszło mi pracować, już nie studiować, wtedy było to mniej sielankowe i zobaczyłam, że samotność na emigracji to nie jest mit i na pewno jest to temat, któremu należy się uwaga i szacunek. Życie za granicą, oswajanie samotności i docenienie bliskich. Po Erasmusie, podczas moich kolejnych pobytów ym, za granicą, Trudniej mi było poznawać ludzi. Tu o moim Erasmusie nie będę opowiadać. Jeśli interesuje Cię ten temat, czy moje początki w UK, Szkocji, Anglii i Londynie, możesz o tym usłyszeć w nagraniach na tym kanale, w playlistach tam czy z powrotem. W każdym razie, podczas moich kolejnych pobytów za granicą, już po Erasmusie, obcokrajowców dalej było dużo dookoła, ale już nie miałam tego entuzjazmu, co na Erasmusie. I w końcu i ja doświadczyłam, co to jest samotność na emigracji. Wcześniej wydawało mi się, że naprawdę w dzisiejszych czasach to mit. Myślałam, że każdy i zawsze może się świetnie bawić, jeśli tylko zechce. Zrozumiałam więc, że niekoniecznie tak jest, zwłaszcza jeśli jedzie się do pracy, a nie na studia i ma się też swoje wyzwania czy bariery. Jeśli masz doświadczenia w tym temacie, serdecznie zapraszam Cię do podzielenia się w komentarzach. Ja najbardziej samotnie czułam się w Londynie. Kiedy nie byłam już beztroską, zagraniczną czy międzynarodową studentką, moje weekendy i wieczory na emigracji stały się bardziej samotne. Kochałam Londyn, ale nie czułam się tam jak w domu. Coraz częściej czułam się opuszczona i zagubiona. O tym też możesz posłuchać w różnych nagraniach na moim kanale. W Londynie ogarnęło mnie zwątpienie wręcz natury egzystencjalnej. Dużym wyzwaniem był dla mnie fakt, że dla wielu ludzi Londyn to tymczasowy przystanek. Przez to, jak to się mówi, people come and go przyjaciele przychodzą i odchodzą i przez to często trudniej o jakościowe, głębsze relacje na dłużej. W Londynie poznałam wiele osób, które przyjechały, żeby zasmakować życia w metropolii, zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe, nawiązać znajomości, a potem ruszyć tam, gdzie można żyć w większym dostatku i spokoju. Także oswajanie samotności w Londynie było dla mnie sporym wyzwaniem. I w jednym z moich nagrań y, mówię też o refleksjach, które Przeniósł mi, mi spacer po cmentarzu w Londynie. Tutaj tylko pokrótce przypomnę. Pewnego letniego dnia spacerując po Brooklynie w Londynie natknęłam się na stary i mało estetyczny cmentarz. Uderzył mnie kontrast z polskimi cmentarzami, które kojarzyłam jako zadbane i ważne miejsca kontemplacji. Natomiast, w moim odczuciu, cmentarz Brooklyn. Był smutnym i opuszczonym miejscem. Nie twierdzę, że cmentarze to przestrzenie szczęśliwe, jednak cmentarz Brooklyn wydawał się wyjątkowo opuszczony i niechciany. Takie miejsce, od którego lepiej jest się za życia i po śmierci też trzymać z daleka. I to właśnie doświadczenie, ten spacer, wzbudził we mnie refleksje na temat mojego życia i poczucia samotności. Czy osamotnienia w Londynie. Będąc samotną emigrant emigrantką zbliżającą się do trzydziestki, zaczęłam grać w grę, co by było gdyby. Zaczęłam zadawać sobie masę pytań. Na przykład, co jeśli nie oczekiwanie, umarłabym w Londynie? Ilu ludzi by, by to zauważyło i po jakim czasie? A co jeśli umrę w Londynie w podeszłym wieku? Kto mi zorganizuje pogrzeb lub kremację? Co jeśli moją śmierć poprzedzi przewlekła i ciężka choroba? Kto będzie moim kontaktem w nagłych wypadkach lub wsparciem emocjonalnym? Jakie będzie moje życie, jak przestanę być młoda, sprawna i niezależna? Gdzie chcę być pochowana, w Polsce czy za granicą? Czy chcę zostać za granicą do końca mojego życia? Kim jestem, czym jestem? I tak dalej, i tak dalej. Pytania natury egzystencjalnej, jak i strach przed przyszłością, sprawiły, że doświadczyłam pewnego kryzysu. To nie są też pytania, które e, zadawałam sobie cały czas, ale wtedy e, spacerując po cmentarzu, jakoś tak zainspirował mnie do spojrzenia w różne strony egzystencji, że tak powiem. W każdym razie widziałam dwie opcje. Jedną z nich był powrót do Polski z nadzieją na bardziej stabilne życie. Drugą opcją była kontynuacja życia za granicą z nadzieją na cud. W każdym razie nie miałam wątpliwości, że coś musiało się zmienić. Ja coś musiałam zmienić. Chciałam mniej chaosu i dezorientacji w życiu. Miałam już dość tego rozwalenia, zagubienia i samotności za granicą. Więcej o moich rozterkach związanych z powrotem za granicę możecie usłyszeć w odcinkach na ten temat. Życie za granicą w Londynie pomogło mi docenić rodzinę w Polsce. Życie w anonimowej metropolii, w moim odczuciu, sprawiło, że zaczęłam tęsknić za rodziną w nieznany mi dotąd sposób. Przede wszystkim doceniłam, że ją mam i że zawsze mogę wrócić w rodzinne strony. Był to jeden ze stałych, stabilnych, bardziej przewidywalnych elementów w moim życiu, a tego mi wówczas szczególnie brakowało. Gdy mieszkałam w Londynie, przewidywalność, stałość, stabilność nie były dla mnie czymś oczywistym, dlatego tym bardziej czułam sobie wdzięczność, że coś takiego czuję, jak wracam do Polski choćby na chwilę. Po powrocie do Polski na dłużej, miałam ogromną potrzebę, żeby spędzić kilka miesięcy w domu rodzinnym. Dużo czasu spędzałam wówczas z moim kilkuletnim bratankiem. W tym mikroświecie, w porównaniu z metropolią, wielkim miastem, zobaczyłam nową jakość życia. Układanie puzli, kolorowanie, oglądanie kreskówek. to wszystko było nagle takie proste, a jednocześnie przynosiło mi ogrom radości i dawało dużo, dużo spokoju. Doceniłam taką rzeczywistość zwykłość, prostotę. Już dawno nie czułam, że tak niewiele potrzeba mi do Poczucia szczęścia. Za granicą może być bardzo samotnie, zwłaszcza jak nie jesteś na studiach. Jeśli studiowałeś, studiowałaś, pamiętasz może studenckie czasy, kiedy zawsze ktoś znalazł czas, żeby pójść z tobą na drinka, imprezę lub koncert. Twoi przyjaciele zdawali się być dostępni przez całą dobę. Bez względu na to, czy studiujesz, czy studiowałaś, studiowałeś, czy masz już ustatkowane życie rodzinne, w przypadku wielu z nas przychodzi moment zmiany. Zmieniamy się w tak zwanych dorosłych, a jeśli nie my jeszcze, to nasi przyjaciele. Wtedy lekkość bytu i elastyczne grafiki zmieniają się w ustawianie spotkań wpisanych w kalendarz z miesięcznym wyprzedzeniem. Kiedy to zaczyna się dziać, część z nas może się poczuć pozostawiona sama, sama sobie. Bo przykładowo Inni mają nowe obowiązki, rodzinę, karierę i lub tak zwane dorosłe życie, a my jeszcze niekoniecznie, albo po prostu mamy więcej czasu, bo tak chcemy. Niektórzy też podłapują modę na bycie byzyj. Tak więc im jesteśmy starsi, przyjaciele mogą mieć coraz mniej czasu dla nas, albo my dla nich. Czasem może się też zdawać, że nikt nie ma dla nas czasu. Może nam więc zacząć brakować towarzystwa do prowadzenia dotychczasowego stylu życia. Gdy żyjemy na emigracji, może to być szczególnie trudne, zwłaszcza gdy dopiero budujemy swoje życie i kręgi przyjaciół albo przechodzimy na przykład jakąś zmianę. Specyfika samotności emigranta w Londynie: Busy life. Mieszkając i pracując w Londynie, zazwyczaj musiałam się umawiać z przyjaciółmi dwa tygodnie z wyprzedzeniem. O spontanicznym wpadnięciu na kawę raczej nie było mowy, przez duże odległości i przez to, że większość z nas prowadziła Busy Life w wielkim mieście. Busy Life było modne. Nie masz czasu, to znaczy, że masz zajęcie, masz wartość, nie pozwalasz sobie na lenistwo i z pewnością Twój brak czasu to inwestycja w coś. Może lepsze jutro. Ponadto, jeśli to ty jesteś Busy. To być może łatwiej możesz dyktować warunki spotkania tym, co wybierają, więcej elastyczności przyciu, i wtedy możesz mówić, na przykład, mogę się z tobą spotkać za dwa tygodnie w środę o 13:15. Mam niecałe dwie godziny. Natomiast w przypadku, gdy masz być może więcej wolnego czasu i elastyczności, możesz mieć wrażenie, że to Twoi i przyjaciele bardziej ustalają czy wyznaczają, jak często i na jak długo możecie się spotkać. Może to być frustrujące, a nawet możesz mieć tak, poczucie takiej niesprawiedliwości. Może to też oznaczać, że czekacie trochę wieczorów i weekendów w samotności. Jak mieszkałam zwłaszcza w Londynie, ale nie tylko, byłam i po jednej, i po drugiej stronie, busy i mniej busy. Gdy miałam więcej czasu, a inni byli bardziej zajęci, to było jedne z trudniejszych dla mnie okresów na emigracji. Ale też nauczyły mnie, jak dobrze wykorzystać ten czas, a nawet dobrze się bawić i czerpać z niego przyjemność. Samotne wieczory i weekendy na emigracji to dobra okazja. Jeśli na emigracji masz dużo wieczorów i weekendów wolnych, Moim zdaniem, może to być świetna okazja do spędzenia czasu dokładnie w taki sposób, jak lubisz. Dobre jest to, że wtedy nie tylko nie patrzysz na zegarek, ale też na czyjąś dostępność. Nie ma to znaczenia. Z mojego doświadczenia daje to dużo swobody. Jeśli masz obecnie więcej czasu i być może ci się to średnio podoba, nie przeklinaj tego, że nie masz co ze sobą zrobić, jeśli tak ci się wydaje. I możesz na przykład zrobić listę rzeczy, które lubisz robić i odwlekasz, a na które teraz możesz spokojnie znaleźć czas. Sugeruję i polecam pomyśleć, co naprawdę sprawia ci radość, a może nawet jakie są twoje największe marzenia. Z mojej perspektywy marzenia warto traktować poważnie. Więc weź pod uwagę zarówno małe rzeczy, czynności i radości, jak i wielkie plany i marzenia. Jeśli nie masz dużo wolnego czasu, możesz również zrobić to ćwiczenie. Może jutro albo za miesiąc um, czas się znajdzie. Natomiast jeśli brakuje ci kogoś do re realizacji twoich podróży, planów i marzeń, może to być dobra okazja, by zrobić to we własnym towarzystwie. Możesz sobie wmawiać zrobiłabym zrobiłbym to i tamto, pojechałbym, pojechałabym tu i tam, tylko że nie mam z kim albo nie mogę bo x y z. I przez mówienie tylko że prawdopodobnie albo być może wmawiasz sobie, że nie masz sprawczości do realizowania swoich planów i marzeń, często tych rzeczy, które są dla ciebie ważne, a może najważniejsze i być może wmawiasz sobie, że musi być ktoś lub coś żeby ci to umożliwić a często to nie jest prawda zgaduję że zapewne chcesz obecności ludzi w swoim życiu ale niekoniecznie chcesz uzależniać swoje plany od nich więc zastanów się czy na coś czekasz bo x y i czy nie możesz tego zrobić na przykład teraz tu polecam ci przesłuchać odcinek o mojej podróży do Nowego Jorku na którą czekałam 12 lat, bo koniecznie chciałam polecić z kimś, z kimś super wyjątkowym, ktokolwiek by to miał być. I zawsze coś nie wychodziło, albo się jakoś magicznie odwołało, i w końcu w ostatniej chwili poleciałam sama i była to najlepsza podróż mojego życia, choć się tak nie zapowiadało przez burzliwy początek. Wspomnę tutaj też że przez długie lata moimi wielkimi marzeniami było mieszkanie w Londynie oraz napisanie książki. Również przez długie lata czekałam z ich realizacją. W pierwszym przypadku czekałam chyba nie wiem na zaproszenie samej królowej angielskiej, a w drugim przypadku na boską inspirację, najlepiej w środku ciemnej nocy, żeby magicznie i w okamgnieniu powstał jakiś bestseller. I tak sobie czekałam i fantazjowałam. Też frustrowałam się, że nic nie dzieje się w tym kierunku. W każdym razie ani wsparcie królowej, ani boskie objawienie bestselleru nigdy nie miały miejsca. Ostatecznie wyjazd do Londynu sama starannie zaplanowałam i wprowadziłam w życie. Książka też napisała się poniekąd sama, w sensie, że usiadłam i zaczęłam pisać, ale zdecydowanie wymagała mojego zaangażowania, czasu i pracy. Wydarzyło się to bez podniosłych magicznych momentów, innymi słowy musiałam usiąść na tyłku i zrobić robotę do zrobienia. Wykorzystuj samotne okresy nie tylko na emigracji. Tak więc samotne okresy i posiadanie czasu, być może w nadmiarze, to moim zdaniem dar, tak, tak, tak to ujmę, coś pozytywnego. Wydaje mi się, że inne podejście do tematu nie ma sensu i możemy mieć poczucie, że marnujemy życie. Może nam być wtedy bardzo źle. Dlatego polecam zawsze doceniać czas, który masz do dyspozycji, też ten, gdy doskwiera ci być może samotność. Na przykład osobiście, czując się najbardziej samotnie w Londynie, wróciłam do mojej kreatywności, zaczęłam pisać i robić zdjęcia. Wtedy też na poważnie zaczęłam się przyglądać mojemu zagubieniu i rozwaleniu spowodowanemu y, żyć, przez życie za granicą. I właśnie wtedy, gdy miałam nadmiar czasu, zaczęłam jeździć po mieście, po Londynie, fotografować i postować na moim londyńskim fanpage'u. Sprawiało mi to dużo frajdy i był to mój pierwszy krok do przebranżowienia się już później w Polsce, ale w każdym razie od tamtego momentu już nigdy nie robiłam pracy, która nie wymagała kreatywności. Po powrocie do Polski dalej na kreatywnej fali, po tym jak zaczęłam Fotografować różne rzeczy w Londynie. Napisałam książkę i czuję za to ogromną wdzięczność, że też miałam czas właśnie, żeby na to wpaść, że tęskniłam do tej kreatywności. Tak naprawdę, zwłaszcza mając pracę bardziej w Project Management, w biurach w Londynie, tego mi wówczas brakowało. Także życie może przepłynąć w czekaniu czy na czekaniu, ale co jeśli czekanie miałoby się skończyć dokładnie w tym momencie? Jeśli czujesz się samotny lub samotna za granicą, postaraj się na to spojrzeć jak na okazję. Wiem, że to może nie być łatwe, ale, ale polecam, żebyś otworzył się lub otworzyła na taką możliwość. Jeśli nie teraz, to być może jutro. Jak możesz, wykorzystaj ten czas jak najlepiej dla siebie, to nie muszą być jakieś wielkie przedsięwzięcia. Ale może za kilka lat, miesięcy tygodni, tego czasu nie będziesz mieć aż tak dużo i będziesz żałować, że nie wykorzystałeś, nie wykorzystałaś go wcześniej i lepiej. Osobiście myślę, że im mniej żałuje się w życiu, tym lepiej. I tego ci życzę. To tyle. Jeśli masz doświadczenia, temacie y, lub, życiu, y, lub związane z życiem za granicą, y, którymi chciałbyś, chciałabyś się podzielić, zapraszam Cię jak zwykle do sekcji komentarze. Jeśli podobało Ci się to nagranie, zapraszam do polubienia i subskrypcji y, mojego kanału. I na koniec, jak zwykle, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za wysłuchanie. Nowy Jork, USA. Podróż, marzenie, ciekawostki i nietypowe fakty. Mój New York Dream, czyli marzenia się spełniają, gdy przestajesz czekać. Dokładnie rok temu, 11 września, po raz pierwszy poleciałam do Nowego Jorku. Cieszyłam się jak dziecko. Podróż do Nowego Jorku była jednym z moich największych marzeń. Niestety musiałam w mojej głowie czekać aż 12 lat, aby to marzenie spełnić. A dzień przed wylotem, 10 września, prawie moją podróż odwołała. W tej odsłonie o mojej podróży do Nowego Jorku i o procesie realizacji tego marzenia. Opowiem za co kocham Nowy Jork, rzeczy, o których będę mówić mogą nie być do końca typowe i oczywiste. Dowiesz się na przykład, dlaczego w moim odczuciu Nowy Jork przypomina Indie i dlaczego różni się od Europy. Opowiem, jak zmieniło się moje spojrzenie na Europę i co Nowy Jork ma wspólnego z pojęciem oszo Zorba Budda. Skupimy się również na tym, dlaczego warto spełniać marzenia i nie zwlekać z tym zbyt długo, a nowe Jorki marzenia to jak dla mnie prawie synonimy. Wspomnę też utwory klasyki, czyli Frank Sinatra, Alicia Keys i Billy Joel, a na końcu tak zwane najważniejsze, czyli co robiły papierki po polskich wafelkach na lotnisku JF Kennedy. No to zaczynamy. Marzenia się spełniają... Wycieczka 10 na 10, a nawet 10. Plus. Nowy Jork, Nowy Jork. Wow, OMG, to takie niesamowite. Nie mogę uwierzyć, że tu jestem. Kiedy 11 września 2022 roku w końcu dotarłam do Nowego Jorku, przerosło to moje oczekiwania. Było lepiej, niż sobie wyobrażałam. 10 na 10, a nawet 10, plus. Wycieczka na 10 plus to nie jest byle jaka wycieczka. Czułam się jak najszczęśliwsze dziecko pod słońcem. Nic dziwnego. Czekałam na tę podróż 12 lat. W międzyczasie udało mi się zwiedzić wiele różnych krajów, nawet nie planowanie na różnych kontynentach w tym Australię, Indie, Wietnam, Maroko czy Sri Lankę. Jednak los jakoś krzyżował mi plany za każdym razem, jak przyszło mi lecieć do Nowego Jorku. Zawsze chciałam polecieć do Nowego Jorku z kimś wyjątkowym albo w jakichś wyjątkowych okolicznościach, bo w końcu to było moje wyjątkowe marzenie, podróż życia. Niestety, za każdym razem, jak miałam z kimś lecieć, akurat do NYC, coś się musiało wydarzyć głównie ktoś coś musiał odwołać, nagle nie mógł i tak dalej. Był to tak zwany pech. Ale w końcu w 2022 roku. Kupiłam bilety na 11 września i miałam lecieć z koleżanką, z którą bardzo lubiłam podróżować. Plan był idealny, więc podróż została zaplanowana i dopięta prawie do końca. Była już sobota 10 września. Rano, tuż po tym, jak się obudziłam, patrzę na telefon, a tam kilka nieodebranych połączeń. Odzwaniam. Okazuje się, że moja towarzyszka podróży ma COVID. Nie mogłam w to uwierzyć. Czy to się naprawdę dzieje? Pierwsza myśl: jak ja mam teraz lecieć? Cała sytuacja mnie zaskoczyła i miałam bardzo mało czasu na przeplanowanie podróży. Najgorsze było to, że noclegi nie były na moje nazwisko i było mało czasu, plus minus doba, żeby to sprostować i się upewnić, że na pewno mam gdzie spać. W głowie też miałam jakieś dziwne obrazy typu gangi Nowego Jorku. W skrócie, chociaż dużo podróżuję, wzięło mnie to z zaskoczenia i bałam się lecieć sama w takich okolicznościach. Był to jeden z najbardziej stresujących i rozczarowujących dni w moim życiu. Ostatecznie zdecydowałam, że nie po to czekałam 12 lat, żeby to zrobić znów odwołać moją wymarzoną podróż. Lecę, marzenia to poważna sprawa. Chociaż tego dnia. Czułam się, jakby mnie zsyłano na Syberię albo do jakiejś kolonii karnej. Tak chyba kiedyś do Australii zsyłano, z tego co pamiętam. Zdecydowałam się polecieć pomimo strachu. Więc doleciałam, gangów Nowego Jorku nie było, a moje pierwsze wrażenia to raczej wow, te miejsca istnieją. Widziałam je w wielu filmach, czyli drapacze chmur, tak zwane dinery, jadłodajnie się chyba na to mówi, żółte taksówki, Grand Central Station i wiele, wiele innych. Podejrzewałam, że to wszystko istnieje, widziałam to na filmach, jednak jak w końcu zobaczyłam na żywo te rzeczy i miejsca, wywołało to u mnie ogromny efekt wow. New York, New York. No, i e, w pierwszy dzień mojej wycieczki kupiłam sobie sernik New York Cheesecake w wersji deluxe i poszłam pod hotel Plaza przy Central Parku, w którym mieszkał Kevin w filmie klasyku świątecznym. Kevin sam w Nowym Jorku. No, co, ja też byłam sama w Nowym Jorku, więc aż się prosiło, żeby pójść pod ten hotel w pierwszy dzień. Zjadłam więc sernik pod hotelem Plaza, a później już było tylko z górki. I spoiler alert, była to pierwsza podróż, była to nie pierwsza, była to najlepsza podróż w moim życiu. 10 na 10, nawet dziesiątka z plusem. I w dalszej części nagrania opowiem o tym więcej. Wniosek: czekałam 12 długich lat, aby dać sobie pozwolenie na zrealizowanie mojego wielkiego podróżniczego marzenia. Naprawdę, ewidentnie miałam tam lecieć sama żeby zobaczyć, ile zależy ode mnie, jeśli chodzi o spełnianie marzeń. Bo jak dla mnie, życie bez marzeń, i małych, i dużych, nie jest pełnym życiem. Tutaj chcę podkreślić, że wiem, że mamy różne sytuacje życiowe i nie zawsze w danym momencie możemy spełnić marzenia e, tak, jakbyśmy chcieli, ale też e, nie o tym jest to nagranie. Więc wniosek. Sprawa jest prosta. Jeśli masz poczucie, że Twoje marzenie na ciebie czeka, nie każ mu czekać dłużej. Możesz nie mieć możliwości, żeby je zrealizować dziś dokładnie tak jak chcesz, ale postaraj się zrobić choćby mały krok w kierunku tego marzenia. Jeśli to na przykład jakaś podróż, przejrzyj przykładowo miejsca, które byś chciał, chciała odwiedzić, sprawdź ceny biletów, popatrz na noclegi. Po poczuj swoje marzenie, a będzie dużo bliżej. Europejka w Ameryce. Inne spojrzenie na Europę. Lubię mieszkać w Europie. Lubię w niej żyć tak na stałe. Czuję się tutaj dobrze. Lubię też różnorodność kulturową i językową Europy, a także jej zróżnicowanie, zróżnicowane dziedzictwo kulturowe. Podoba mi się to, że w jeden weekend możesz polecieć, powiedzmy, do Skandynawii, w następny weekend możesz się udać, na przykład, do Hiszpanii. Masz łatwy dostęp do zupełnie innych światów. W zależności od tego, gdzie się znajdujesz w Europie, zazwyczaj dwugodzinna podróż samolotem wystarczy, aby dostać się do wielu krajów. Osobiście uważam, że Europa jest całkiem fajna. Na dzień dzisiejszy postrzegam ją jako dobre miejsce do życia, bycia, zwiedzania i odkrywania. Ale muszę przyznać, że Ameryka mnie zahipnotyzowała. Trudno mi to opisać słowami. Z jakiegoś powodu chcę tam wracać, a może nawet zamieszkać w USA przez kilka miesięcy. Czułam pewnego rodzaju świeżość amerykańskiego środowiska, które myślę przyciągnęło moją uwagę właśnie ze względu na moje europejskie pochodzenie. Uwielbiałam też muzykę, którą słyszałam na amerykańskich ulicach: dużo soulu, jazzu i bluesa. Rozpływałam się. I często słyszę taką muzykę, gdy chodzę ulicami tu, gdzie normalnie mieszkam. Nowy Jork, Nowy Jork, wszystko jest możliwe. Wszystko, wszystko jest możliwe. Takie było moje odczucie i mindset, gdy byłam w Ameryce i jeszcze później, gdy z niej wróciłam. Choć ogólnie, jak wspomniałam, lubię moje europejskie życie, Ameryka dodała dużo magii do mojego życia i postrzegania rzeczywistości. Dało mi poczucie, że wszystko jest możliwe. To było coś takiego, jakby moja świadomość się rozszerzyła jakby coś kliknęło po moim powrocie z USA. Jak śpiewał Frank Sinatra: If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. New York. Czyli, jak mi się tu uda w Nowym Jorku, to uda mi się wszędzie albo jak śpiewała Alicia Keys Concrete jungle where dreams are made of there's nothing you can't do now you're in New York the streets will make you feel brand new big lights will inspire you Mam tu jakieś AI tłumaczenie uwaga Betonowa dżungla gdzie powstają marzenia nie ma rzeczy której nie możesz zrobić teraz jesteś w Nowym Jorku te ulice sprawią że poczujesz się zupełnie Nowy, wielkie światła cię zainspirują. No i dokładnie tak się czułam, jak śpiewane jest w tych piosenkach. Numerowane ulice w Nowym Jorku to super wynalazek. Wszystko jest możliwe, a nawet prostsze, kiedy spacerujesz numerowanymi ulicami. Kiedy spacerowałam ulicami Nowego Jorku, zauważyłam, że przez większość czasu podążanie... Takimi właśnie ulicami było dla mnie łatwe, wygodne, logiczne, a nawet przyjemne. Czasami nie musiałam nawet patrzeć na mapę w telefonie. Mój wniosek jest taki, że europejskie ulice są bardziej skomplikowane w nawigacji. A tu spotkajmy się na rogu ulic pierwszej i trzeciej. Proste. Więc jak dla mnie, ktokolwiek wymyślił numerowane ulice, powinien dostać uliczną nagrodę Nobla. Trochę to brzmi śmiesznie, ale jeżeli ta osoba dostała jakąkolwiek nagrodę, wybaczcie moją niewiedzę. Mieszkańcy Nowego Jorku są mili. Mieszkańcy Nowego Jorku są mili, może nie jest to zaskakujące, ale myślę, że warto to wspomnieć. Jakoś naturalnie i łatwo było mi wchodzić w mniej lub bardziej przypadkowe rozmowy. Nawiązywanie kontaktów też było dosyć proste. Zaprzyjaźniłam się też z kilkoma osobami, w tym z moją siostrzaną duszą z Kalifornii. Znałyśmy się około 4 dni, a wydawało nam się, jakbyśmy się znały z 40 lat. Spotkałyśmy się ponownie po 6 miesiącach, również w Nowym Jorku, kiedy zdecydowałam się znów odwiedzić Amerykę. A co do mojej podróży, co do mojej drugiej podróży w 2023, nieźle co. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tak długo czekałam, aby odwiedzić nowy Jork po raz pierwszy. Ale to właśnie zobaczyłam lecąc tam sama, że mogę to zrobić bez czekania na jakieś specjalne okoliczności czy bez czekania na jakieś specjalne, wyjątkowe towarzystwo. Więc po prostu zrób to. Jak w reklamie Nike, just do it, a wtedy wszystko jest możliwe, a nawet łatwe i nawet nie raz. Nowy Jork, a Indie. Moje doświadczenie Zorba Budda może to zabrzmi dziwnie, ale dla mnie Nowy Jork przypominał Indie. Z pozoru są to zupełnie różne światy, a jednak wyczuwałam jakiś wspólny motyw przewodni, jakąś wspólną bazę to samo pole wibracyjne, silne, wyraźne ta sama wysoka energia różne odmienne ekspresje tej samej siły życiowej. Dla mnie to była swego rodzaju duchowa podróż. Około pięć lat wcześniej podróżowałam po Indiach. Podróż do Nowego Jorku dał mi takie poczucie dopełnienia, domknięcia. W moim wewnętrznym świecie wschód spotkał się z zachodem. I przyszło mi do głowy pojęcie stworzone przez Osho Zorba Budda. Zorba Budda określa całość naszej istoty, gdzie nasze ciało, serce i intelekt współgrają ze sobą. Osho nazywa to nowym człowiekiem Zorbą Buddą. Dla mnie Indie czy Azja Wschodnia to Budda. Nowy Jork to Zorba. Nowy Jork to dla mnie życie w pełni i korzystanie z najlepszych rzeczy, które świat zachodni ma do zaoferowania. Ten zachodni dynamizm i bogactwo doświadczeń, i robienie, działanie, uzupełnia moim zdaniem duchowy świat wschodu, który, można powiedzieć, bardziej podkreśla bycie. Teraz na podstawie wykładów wypowiedzi Osho. Zorba może śpiewać, tańczyć, cieszyć się jedzeniem, piciem, miłością. Będzie prowadził życie, ale nie będzie wiedział, kim jest, ani jaki jest sens jego istnienia. Nie wejdzie w głąb siebie. Zawsze będzie bardzo zajęty, zajmując się wszystkim poza sobą. Natomiast Budda nie potrafi się śmiać, tańczyć, śpiewać, ani kochać. Wybrał ucieczkę od świata, opuścił swoją rodzinę i zrezygnował ze świata i z tego, co materialne. Wybrał to, co duchowe. Natomiast, jeśli chcemy pełnego człowieka, Zorba i Budda muszą stanowić jedność. Jeśli będziesz miał tę jedność w sobie, nie będziesz musiał walczyć ze swoją naturą, możesz, możesz użyć jej jako odskoczni. To właśnie można wyczytać na stronie Osho. I to, jak ja to rozumiem, że w miejscu jest, mie w życiu jest miejsce, a być może nawet konieczność na to, żeby był i Zorba, i Budda. Więc e, podsumowując, czuję, że koncepcja Zorby i Buddy pomaga wyjaśnić, dlaczego moja podróż do Nowego Jorku była takim pięknym dopełnieniem do mojej przygody w Indiach. Na koniec Jezus na lotnisku, niedosłownie, i polskie wafelki. Moja nowojorska wycieczka była ciekawa aż do ostatniej chwili. W dzień wylotu byłam już na lotnisku JF Kennedy. Siedziałam przed odprawą na fotelach. Jadłam nowojorski serniczek, tak na pożegnanie, i wydarzyły się dwie ciekawe rzeczy. Numer jeden. Siedziałam sobie na fotelu, a koło mnie była duża roślina dończkowa. Zaczęłam się jej przyglądać, a dokładniej ziemi. Patrzę. A tam papierek po słodyczach. Pierwsza myśl: kto wrzuca papier do doniczki, jak obok, dosłownie obok jest kosz? Nie rozumiem tej logiki. Później patrzę, co to za papierek, i surprise, surprise był to papierek po polskich wafelkach, który się dostaje w samolocie. I najwyraźniej czasami te polskie papierki lądują w roślinach doniczkowych na światowych lotniskach. W każdym razie nie mnie oceniać, co kierowało tym konsumentem, żeby skorzystać z rośliny doniczkowej zamiast kosza, ale od tego momentu zaczęłam się oficjalnie nastawiać na powrót. Lubię Polskę, natomiast papierki, papierki po polskich wafelkach w donicy zamiast kosza, już pomijając, że na nowojorskim lotnisku, uważam za zwykły obciach. Ok, teraz wydarzenie numer dwa. Gdy już strawiłam fakt tego polskiego papierka w donicy i zaczęłam jeść i trawić mój New York Cheesecake, serniczek, podszedł do mnie człowiek, prawdopodobnie około 35-40 lat. Miał wygląd fizyczny, podobny do Jezusa. Dłuższe włosy, broda, tak trochę jak się widzi na obrazkach, ale nie miał jakichś tam białych szat, czy nie było od niego światło, żeby nie było. Mam nadzieję, że moje porównanie nikogo nie uraziło. Nie mam takiej intencji, służy tylko i wyłącznie do opisu postaci. Więc ja wcinałam ten mój sernik. On miał przy sobie pestki dyni, ale to sernik był punktem wyjściowym do rozmowy. I później okazało się, że nieznajomy jest misjonarzem z Ameryki Południowej. Zaczął opowiadać o tym, co robi, jak porzucił swoje poprzednie życie i w skrócie mówił o tak zwanych sprawach ważnych, esencji bycia, życia itd., itd. Trochę mnie wyryło. Było to spotkanie nawet powiedziałabym trochę mistyczne, trochę hipnotyczne, z drugiej strony bardzo przyziemne, bo tu ten misjonarz z Ameryki Południowej, tu polski papierek do niczce. Życie daje miejsce na wszystko. To spotkanie przypomniało mi odosobnienia w ciszy, na które jeżdżę i gdzie podamy, można powiedzieć, esencję bycia i życia. W każdym razie rozmowa trwała dość długo i mogłaby trwać jeszcze dłużej, a ja czekałam na odprawę. Chciałam też na nią zdążyć. Powiedziałam więc nieznajomemu, że sprawdzę status lotu, stan rzeczy i zaraz wrócę. Sprawdziłam, okazało się, że odprawa się zaczęła, chciałam się więc pożegnać z misjonarzem. Wróciłam do miejscowy z doniczką i polskim papierkiem, ale nieznajomego już nie było. No cóż, dodało to chyba jeszcze trochę więcej mistyki do tego doświadczenia. Nie doszukuję się tu jakichś większych sensów, przeznaczeń, czy nawet tak zwanych teorii spiskowych, ale o tym spotkaniu będę pamiętać prawdopodobnie do końca życia. Było też pięknym uwieńczeniem i zakończeniem, zakończeniem mojej podróży. Wszystko jest możliwe. Gdzie, jak nie tu. W Nowym Jorku. Nowojorski stan umysłu. Moja podróż do Nowego Jorku była dla mnie magicznym doświadczeniem. Czułam ekscytację, przygodę, pełnię życia, kompletność i pewnego rodzaju wsparcie od życia, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudne okoliczności wylotu. Zorbę, buddę czułam na całego. I ewidentnie miałam tam lecieć sama i raz na zawsze zobaczyć, że spełnianie marzeń to moja odpowiedzialność i moja moc działania. Zakończę ten artykuł cytatami z przemówień Osho i z piosenki Billy'ego Joella a New York State of Mind. Najpierw Osho. Każdy człowiek rodzi się jako Grek Zorba. Każdy człowiek umrze jako Zorba Budda. Między Grekiem a Buddą nie ma dużej odległości – ale najpierw musisz być Grekiem. I na końcu fragment z piosenki Billy Joella. Don't care if it's Chinatown or up on Riverside. I don't have any reasons. I've left them all behind. I'm in a New York state of mind. I znów tłumaczenie z AI. Coś tu mam. Nieważne, czy to Chinatown czy Riverside. Nie mam żadnych powodów. Zostawiłam je wszystkie za sobą. Jestem w nowojorskim stanie umysłu. I to tyle. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli masz jakieś doświadczenia podróżnicze, czy może jakieś przemyślenia, ciekawostki z Nowego Jorku, podziel się proszę w sekcji komentarze. I na końcu bardzo dziękuję za wysłuchanie. Nic nie ma sensu. O łączeniu kropek i motywacji do życia czyli o stratach, nieszczęściach i zagwozdkach w życiu. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? Co jeśli żałujesz przeszłości? Co zrobić, gdy nic nie ma sensu, albo tak Ci się wydaje? Jak znaleźć motywację do życia? Co jeśli straciłeś, straciłaś pracę, związek lub niepowtarzalną okazję? Co jeśli chcesz cofnąć czas? A co jeśli czeka Cię coś lepszego? Na przykład, już za chwilę. Co jeśli nie ma złych decyzji? W tej odsłonie opowiem o zagwostkach, katastrofach, niechcianych wydarzeniach życiowych, typu utrata pracy, utrata okazji, zakończenie relacji, niefortunne decyzje itd. I czy te katastrofy to faktycznie zawsze katastrofy, a może wcale nie. Być może to podejście do tematu pozwoli Ci spojrzeć na pewne rzeczy inaczej. A przynajmniej trochę lżej. Na początku przypominam, że dzielę się moimi własnymi doświadczeniami i obserwacjami i zachęcam Cię do sprawdzania różnych źródeł i perspektyw. Odcinek nie jest poradnikiem. Dobre czy złe? A kto to wie? Każde z pozoru niefortunne wydarzenie może mieć szereg pozytywnych następstw. Przykładowo. Spóźniasz się na pociąg przed rozmową kwalifikacyjną i nie dostajesz pracy. Plujesz sobie w brodę, ale chwilę potem aplikujesz w nowe miejsca. Mija parę miesięcy, a ty dostajesz fantastyczną pracę, która być może nigdy nie pojawiłaby się na twojej drodze, gdybyś wsiadł, wsiadła w tamten pociąg. Życie działa na swoich zasadach. Czasem musi nam pokrzyżować plany albo wyrwać metaforyczną siłą z naszych obecnych okoliczności. Gdy tak się dzieje, zazwyczaj dopiero po upływie czasu widzimy, że przykładowo utrata pracy czy rozstanie to najlepsza rzecz, która nam się przytrafiła. Interwencja życia zaoszczędziła nam sporo cennego czasu. Jeśli nie znajdujemy się w niemal całkowitej ciemności, możemy nie mieć wystarczającej motywacji do poszukiwania światła czyli zmiany okoliczności. Przykładowo, dopiero gdy szef zaczyna na ciebie krzyczeć kilka razy dziennie, nie to, że ci tego życzę, czujesz prawdziwą motywację do zmiany pracy. Gdyby krzyczał raz na tydzień, mogłabyś, mógłbyś myśleć, nie lubię tej pracy, ale zawsze mogłoby być gorzej. A co jeśli mogłoby być lepiej? Jeśli życie zaczyna cię wyrywać z iluzji, że niby wcale nie jest tak źle, Poczuj wdzięczność, nawet jeśli dostajesz po tyłku. Jak trzeba, zdecyduj się na następny krok i nie oglądaj się za siebie. Utrata pracy i inne katastrofy. Jednym z ważniejszych momentów mojego życia była utrata pracy. To wtedy się przebranżowiłam i wybudziłam ze snu korporacyjnych kijów i marchewek. Gdyby nie utrata pracy, kto wie, ile jeszcze straciłabym czasu na podążanie ścieżką kariery, która nie była dla mnie. Czułabym się jak syzyw, który codziennie wtacza ciężki głaz po to, żeby jutro znów go wtaczać od początku. Podobnie rozstanie, które kiedyś wydawało mi się największą katastrofą i utratą jedynej szansy na szczęście, doprowadziło do jednej z głębszych i piękniejszych przemian mojego życia. Teraz jestem wdzięczna, że relacja nie trwała ani chwili dłużej niż to było konieczne. Łączenie kropek, czyli ma to sens. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że wiele wydarzeń, które nie, kiedyś uznawałam za złe lub pechowe, wydarzyły się w moim interesie. To coś jak łączenie kropek, o którym mówił Steve Jobs w swoim słynnym wystąpieniu w Stanford. Nigdy do końca nie wiemy, jak dane wydarzenie może wpłynąć na nasze życie, i dopiero z perspektywy czasu możemy zobaczyć jego znaczenie. Dlatego cieszę się, że. Życie niejednokrotnie interweniowało, żebym mogła ruszyć z martwego punktu, w którym mówiłam sobie: Nie jest źle, mogłoby być przecież gorzej. Na mojej nowej drodze było o niebo lepiej, nie obejrzałam się za siebie. Tym samym nie twierdzę, że mamy natychmiast rzucać wszystko, co nam przysparza dyskomfort, czy skakać z kwiatka na kwiatek. Czasem trzeba przysłowiowo zagryźć zęby i wytrzymać w tym, co jest. Odrobina rozsądku i intuicji powinny nam podpowiedzieć, kiedy przychodzi pora, aby coś zostawić za sobą. Warto być jednak przygotowanym i uważnym. Jak to mówią, szczęście jest tam, gdzie przygotowanie spotyka okazję. Na pewno to ty znasz najlepiej swoją sytuację, więc przyjrzyj się jej i zdecyduj, co jest dla ciebie najlepsze na ten moment. Nie ma złych decyzji. Wierzę, że nie ma złych decyzji, choć kiedyś wiele z nich żałowałam. Przykładowo, kilka razy, kilka razy odrzuciłam tak zwane prestiżowe pozycje zawodowe. Nigdy nie interesowało mnie wspinanie się po szczeblach kariery czy wybór pracy, która by świetnie wyglądała na CV, ale zupełnie mnie, mnie nie kręciła. Nie zawsze jednak miałam przekonanie, że dobrze robię. Wprost przeciwnie. Czasem zastanawiałam się, nawet tygodniami, czy nie miałam zaćmienia umysłu, gdy ofertę odrzuciłam. Tak było z propozycją pracy dla znanej marki w Londynie. Dostałam atrakcyjną ofertę pracy, która była dwa razy lepiej płatna od mojej obecnej. Rozsądek podpowiadał, że nie ma co się zastanawiać i trzeba brać. Byłby to duży upgrade dla mnie i finansowo, i prawdopodobnie życiowo. Moją uwagę przyciągnął jednak szczegół, że akceptacja oferty oznaczałaby, że nie mogłabym lecieć do Polski na święta. Bożego Narodzenia. Powiedziano mi to podczas rozmowy. Być może, gdybym czuła, że to ta praca i żadna inna na ten moment, nie byłby to dla mnie big deal, żeby wyjątkowo zostać na święta w Londynie. Dla mnie jednak to był duży problem. Był to duży big deal. Chciałam lecieć do domu na święta. Rozsądek z, z ofertą pracy był na tak, bierz, natomiast serce, intuicja, zwał jak zwał, nie. Ostatecznie odmówiłam. Wiele osób, którym powiedziałam o mojej decyzji, stwierdziło, że miałam zaćmienie umysłu, że było to głupie, no ale i tak się zdarza. Ja też jeszcze nie raz plułam sobie w brodę, tonąc w niezadowoleniu w mojej dotychczasowej pracy. Dopiero po upływie długiego czasu, chyba nawet po kilku latach, mnie oświeciło. Wtedy na święta do Polski poleciałam. Dzień przed moim przelotem moja ukochana, stu dwuletnia prababcia, która mnie wychowa wychowała, potknęła się, złamała biodro i trafiła do szpitala. Tuż po nowym roku zmarła. Mieszkając za granicą, czasem otrzymywałam telefony od rodziny w nietypowych porach. Za każdym razem zamarzałam ze strachu, czy to być może informacja o śmierci babci albo kogokolwiek. Wydawało mi się, że prędzej czy później dostanę ten telefon i będę musiała lecieć last minute do Polski na pogrzeb. Tak się jednak nie stało. Byłam wdzięczna, że babcię mogłam odwiedzać w szpitalu codziennie przez dwa tygodnie, aż do jej śmierci. Byłam wdzięczna, że na tamte święta byłam w Polsce. W jednym momencie zobaczyłam jasno, że to by nie miało miejsca, gdybym przyjęła pracę, którą dostałam kilka miesięcy przed śmiercią babci. Powiedziano mi z góry, że nie będę mogła wziąć urlopu na najbliższe święta. I wtedy właśnie raz na zawsze odpuściłam żal, że nie przyjęłam tamtej oferty pracy. W świecie milion firm, ale prababcie miałam jedną. Życie jest ulotne. Życie jest bardzo ulotne, nawet jak nam się wydaje, że mamy jeszcze lata przed sobą. Nie ma żadnej gwarancji, że kolejny dzień jest nam dany. Tego typu zdania często słyszymy powierzchownie, a ja nawet teraz pisząc je, szczerze nie widzę żadnego powodu, żeby jutro miała się nie obudzić. Ale skąd mam tę pewność? Albo skąd mam pewność, że po raz kolejny ze spacerów wrócę cała, zdrowa i pełna radości? Nie chcę się skupiać na czarnych scenariuszach i mam nadzieję na długie i spokojne życie na tej planecie. Jednak czuję potrzebę pamiętania, że to co mam teraz to duży prezent od życia. Nawet jak są to czasem trudne, niechciane doświadczenia. Jednymi z najcenniejszych lekcji życiowych były dla mnie momenty, kiedy nie dostawałam tego, czego chciałam. Nie tylko dlatego, że często czekało mnie potem coś lepszego, ale także dlatego, że życie uczyło mnie wtedy pokory, odpuszczania, cierpliwości i większej empatii do ludzi i zrozumienia i cierpienia. Z perspektywy czasu coraz lepiej dostrzegam, jak kropki zaczynają, zaczynają się łączyć. Dla mnie to wystarczający powód, żeby mieć motywację do życia. A dla Ciebie? To tyle w tym odcinku. Jeśli Ci się podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli masz coś, z czym chciałabyś chciałby, chciał, się podzielić, e, możesz to zrobić w sekcji komentarze. I na koniec bardzo dziękuję za wysłuchanie. Tam czy z powrotem? Czy żałować wyjazdu za granicę? Czy wracać do Polski? Co by było gdyby? W tym odcinku opowiem o tym, czy jest sens w żałowaniu wyjazdu za granicę, czy warto zastanawiać się, co by było gdyby, czy byłoby łatwiej, gdyby się za granicę nie wyjechało, i tak dalej. Opowiem też o tym, co może pomóc, żeby te kwestie zaczęły się wyjaśniać w Twojej głowie i pojawiało się więcej odpowiedzi niż pytań. W podcaście Tam czy z Powrotem dzielę się moimi doświadczeniami zdobytymi przez 7 lat życia za granicą, głównie w Londynie. Mówię też o procesie powrotu i o samym powrocie do Polski. Jeśli zastanawiasz się, czy wrócić do Polski lub czy zostać za granicą, albo czy w ogóle wyjechać za granicę, myślę, że będzie to dość optymistyczny przekaz. Nieważne czy tam czy z powrotem. Tutaj nie robimy konkursu na najlepszy kraj, czy to Polska, UK, Niemcy, Holandia, Irlandia czy Turkmenistan. No i mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci żałować jak najmniej albo wcale, podejmować decyzje w zgodzie z sobą, a może i nawet odcinek zainspiruje Cię do jakichś interesujących przemyśleń. Jak to się mówi, nasze wybory nie są przypadkowe i myślę, że coś w tym jest. Pamiętaj, proszę, że dzielę się moimi własnymi doświadczeniami, które mogą odbiegać od Twoich lub od kogoś, kogo znasz, lub też od tak zwanego ogółu. Zachęcam Cię do sprawdzania różnych źródeł. Podcast nie jest poradnikiem. No to zaczynamy. Wyjazd za granicę. Co by było, gdyby? Czy znasz taką grę? Co by było, gdyby? Polega ona na tworzeniu wirtualnych rzeczywistości i alternatywnych, równoległych światów, przynajmniej w moim mniemaniu, czyli wersji Twojego życia. Co by było, gdybyś coś zrobił, zrobiła inaczej. Co by było, gdybyś został, została, gdybyś wyjechał, wyjechała, gdybyś wybrał, wybrała inaczej. Gdybyś tam poszedł, poszła. Gdybyś tam nie poszedł, poszła. Ja znam tę grę bardzo dobrze i dużo w nią grałam. Często zastanawiałam się, co by było, gdybym nigdy nie wyjechała z Polski. Co by było, gdybym wróciła do Polski już po Erasmusie? Co by było, gdybym mniej podróżowała i wcześniej, na przykład, wzięła kredyt na mieszkanie? Dziś znam odpowiedź: uwaga, uwaga byłoby coś innego niż jest teraz. A co? Nie wiem i nie mam potrzeby wiedzieć. Natomiast te wszystkie, co by było gdyby, mogą być jak plaga takich nieznośnych komarów, które bzyczą za uchem i nie dają spokoju. Gdy te komary zaczynały u mnie bzy bzyczeć za moim uchem za głośno, przeklinałam moje życie włóczęgi, przeklinałam w ogóle decyzję, że wyjechałam za granicę i sobie tak utrudniłam życie. Jeśli masz wątpliwości, czy dalej żyć za granicą, ale jednocześnie boisz się, że po powrocie do Polski czy do innego kraju będzie gorzej, a zawsze jest takie ryzyko, tutaj nie będziemy ściemniać, to dopiero te komary mogą być głośne i nieznośne, jak masz ten konflikt wewnętrzny. Zostać czy wrócić? I te komary tak bzyczą dużo sprzecznych rzeczy, jest równocześnie dużo argumentów za i przeciw i one tak bzyczą z... Um, jeszcze jakieś tam inne um, opcje i myśli dorzucają, um, i um, teraz nie wiesz, co robić, nie wiesz, gdzie żyć, bo nigdzie nie jest idealnie. Moja rada? Nie mam żadnej, ale z doświadczenia myślę, że można to sobie jakoś poukładać w głowie, jakoś w środku, nie wiem, w sercu, jakkolwiek to nazywasz. Można też dojść do wniosku, że tak zwane wielkie ryzyko powrotu czy zrobienia jakiegokolwiek innego kroku, to wielkie ryzyko, które, jest, które w Twojej głowie się wydaje wielkie, wcale takie wielkie nie jest, a podjęcie go może tak naprawdę kosztować mniej niż trwanie w stanie zawieszenia i rozwalenia, które z mojego doświadczenia może być mentalną i emocjonalną katorgą. Nie jest to fajne miejsce i myślę, że jeżeli ten czas można skrócić, ze swojego doświadczenia polecam. Życie za granicą może się okazać pozorną wolnością, czyli oszukaniu dziury w całym. Wyjazd za granicę i życie na emigracji zawsze mi się wydawały taką totalną wolnością. Dziś bym powiedziała, że często jest to pozorna wolność nie u wszystkich oczywiście pozorna wolność w takim sensie, że zawsze się mogę spakować gdzieś ruszyć może Izrael, może Kanada gdziekolwiek um, nic mnie nie trzyma um, albo coś mnie trzyma ale i tak mogę gdzieś jechać. Um, gdziekolwiek się nie udam, nikt mnie tam nie zna, mogę zacząć z czystą kartą, mogę zacząć od nowa i tak ciągle mogę tak naprawdę zaczynać, ciągle mogę zacząć zaczynać od nowa. I z jednej strony jest to bardzo fajne, myślę, że to daje mnóstwo możliwości, ale z drugiej strony właśnie to może być taka pozorna wolność i trochę ucieczka od zajmowania się rzeczami, które sprawią, że nie muszę w kółko zaczynać od nowa. Bo właściwie Dzisiaj z mojej perspektywy, y, jaka to wolność, jeżeli jakoś nie możesz przestać się przemieszczać, przeprowadzać i wciąż zaczynać od nowa, y, bo wiesz, że możesz to robić i zawsze jakoś znajdujesz dziurę w całym i szukasz miejsca idealnego. Y, zawsze można znaleźć coś, co się nie podoba, również za granicą, również w najbardziej teoretycznie fantastycznym kraju. I wtedy, jak w tym kraju zobaczymy, że nie jest tak fajnie, wtedy można jednak pomyśleć, a jednak w Polsce to jest całkiem cacy w tym aspekcie. Niekoniecznie tak musi być, ale wtedy jest taka pokusa, żeby tę Polskę bardziej wy wyidealizować, dopóki się oczywiście do niej nie wróci. Jak to się mówi, dobrze tam, gdzie nas nie ma. Ja byłam tak przez długi czas właśnie w, w drodze, szukałam tego idealnego kraju, miejsca ostatecznego, takiego wymarzonego adresu, stałego adresu. Była to destynacja nieistniejąca, mój taki mityczny raj czy tam kraj. I jeżeli masz podobnie, albo teraz sobie tak pomyślałeś, pomyślałaś, że masz podobnie, że właśnie masz nadzieję na znalezienie tego idealnego miejsca, to też polecam ci przesłuchanie odcinka o master kraju idealnym. Natomiast od dłuższego czasu, już od kilku lat, całkiem dobrze żyję mi się w Polsce. Choć nie wiem, czy zostanę tu na zawsze, czy na kolejne 5 lat, czy na 5 miesięcy. Nie wiem, ale na ten moment, szczerze mówiąc, nie muszę wiedzieć i nie mam potrzeby zmiany, bo jest właśnie dobrze i bez rozkmin co sobie bardzo cenię. Czy czas za granicą to stracony czas? Teraz zajmiemy się tym pytaniem. Ja nie wiedziałam przez długi czas, czy zostać za granicą czy wrócić do Polski. I w pewnym momencie nabrałam takiego przekonania, jak już miałam totalny mętlik w głowie, że ten czas, ten mój czas za granicą był stracony, a w Polsce no, na pewno zajęłabym się czymś poważnym, prawdziwym życiem, byłoby wszystko takie ułożone, nie byłoby wątpliwości, rozdwojenia jaźni, jakiegoś mętliku kulturowego itd., itd. Jeżeli chodzi o pozornie, to powiem też pozornie, stracony czas za granicą, w tym miejscu polecam ci przesłuchać wideo odcinek tutaj na kanale o bambusowej teorii czy czas za granicą to stracony czas. I osobiście ja wychodzę z założenia, że patrząc wstecz w przeszłość nie ma czegoś takiego jak stracony czas. Więc jeżeli chodzi o przeszłość to z takiej niby straty czasu moim zdaniem można wyciągnąć lekcje, tak żeby w przyszłości gospodarować tym czasem inaczej. I podejmować inne decyzje. Wyciąg wyciąganie lekcji życia zawsze brzmi banalnie i naiwnie, no może nie zawsze, ale często, ale często też tak o tym mówią osoby, które ich nie wyciągają, albo tak zwani sceptycy. Z mojego doświadczenia, wyciągać lekcje warto, żeby nie powielać starych błędów czy nieprzyjemności. Ok, natomiast. Dobra, jeżeli chodzi o przeszłość, umówmy się, że nie ma czegoś takiego jak stracony czas, jeżeli się coś z tego uczymy i coś nam to pokazuje o sobie. Natomiast patrząc przed siebie w przyszłość, osobiście myślę, że lepiej tego czasu nie tracić na coś, miejmy nadzieję, już mając powiedzmy jakąś tam wiedzę na podstawie Przeszłości, jeżeli ta przeszłość nas coś nauczyła. Dobra, trochę to brzmiało skomplikowanie, ale mam nadzieję, że wybrzmiało, co chciałam tutaj przekazać. Osobiście nie jestem zwolenniczką bierności, stanu wiecznego zawieszenia czy marnotrawienia czasu, choć nie zawsze mi się to udaje. Gdyby mi się to udawało, to teraz bym o tym nie mówiła. Także mówię o tym nie dlatego, że jestem taka super, tylko dlatego, że taka średnio super, ale coś tam, coś tam się nauczyłam. Przez te lata, zwłaszcza y, lata życia za granicą. Y, a tak w ogóle można się zastanowić, czym właściwie jest ten zmarnowany czas? Czy to jest mm, bezczynnie spędzony dzień, czy bezczynnie spędzone dni, miesiące, lata? Czy to jest praca w korporacji 15 godzin na dobę? Czy to jest bycie Polakiem czy Polką w UK, jeżeli można być Polakiem czy Polką w Polsce? A może stracony czas to bycie Polką czy Polakiem w Polsce? Kiedy można być Polką i Polaką w UK, w Niemczech, w Stanach? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, co to jest ten zmarnowany czas, i nie mam też wiedzy, żeby stwierdzić, czy ktoś go marnuje. Jestem natomiast zwolenniczką wyciągania tego, co najlepsze z każdego doświadczenia, wyciągania lekcji, tak, żeby żyć najlepiej, jak potrafimy. I to bez względu na to, czy mamy 20, 40, 80, a może i 100 lat. Wierzę też, że chaos i rozwalenie w życiu można wykorzystać do głębokiej przemiany, zwłaszcza jak nam da parę kopniaków. Myślę, że wtedy motywacja potrafi być całkiem niezła i nie ma wymówek. I wtedy może się właśnie pojawić ta przemiana. Która by nigdy nie nastąpiła, gdyby wszystko było w miarę w normie. Bo jak jest w miarę w normie, jest fajnie i to jest też potrzebne. Ale czasami, jak jest tak za długo w normie i to jest takie dosyć stabilne, no to można w takiej klatce ugrzęznąć i wtedy się już robi tak w życiu mniej ciekawie. Oczywiście, jak zwykle mówię, z mojego doświadczenia. No ale dobra, no to tak, w takim wypadku, co tak pomogło, kiedy było to rozwalenie i, i właśnie nie wiedziałam, czy tam, czy z powrotem, już w UK się tak przestałam bawić, ale w Polsce, jeżeli chodzi o powrót do Polski, no to było u mnie ogromne przerażenie, że właśnie będzie z deszczu pod rynę, że już tam nie pasuje, nie należy, nie dla mnie, nie rozumiem, mnie, odnajdę się i tak dalej, bo muszę powiedzieć, że te kilka lat temu, kiedy jeszcze byłam, mieszkałam w Londynie, jeśli chodzi o Polskę, byłam zdecydowanie na nie. Ale już jak byłam tak zmęczona Londynem, w końcu byłam tak jakby też swoim stanem mentalno-emocjonalnym, to rozmuszona do powrotu do Polski, wtedy niezwykle. Cenny był dla mnie czas spędzony z dala od ludzi i z dala od tak zwanych rozpraszaczy. Natomiast wtedy, kiedy wróciłam do Polski, żeby tak właśnie odpocząć i lepiej zrozumieć, czego właściwie chcę i czy to życie za granicą mi pasuje, no to jeszcze planowałam rychły powrót do UK. Wydawało mi się, że to było pewne, że nie ma takiej opcji, że w Polsce zostanę. No i wtedy właśnie pomógł mi czas spędzony w ciszy. W naturze, w rodzinnych stronach. Spędziłam go głównie w lesie, chodząc po polach, porządkując stare rzeczy, pisząc dziennik, bawiąc się z czworonogiem itd. I właśnie te chwilo, to chwilowe zaprzestanie działania, bycia ciągle w ruchu i tak zwany busy, 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 co w Londynie miałam praktycznie cały czas, tam nie było, nie miałam czasu, żeby się, żeby się zatrzymać. Czyli jakby porzucenie tego działa, działa, działa i nie wiesz, no to działaj, szukaj, rób to, rób tamto. No ja osobiście potrzebowałam się trochę od tego odciąć i to dało mi dystans i siłę napędową, by coś w końcu zmienić i pójść w konkretnym kierunku, bo przez długi czas byłam w takim szpagacie między UK a Polską albo jakimś innym mitycznym miejscem. I bycie w tym szpagacie było bardzo, bardzo niewygodne. Jeżeli nie jesteś jakimś zawodowym wykonawcą czy wykonawczynią szpagatów, to możesz sobie wyobrazić, że to nie jest najwygodniejsza pozycja. I właśnie wtedy, jak byłam w tej ciszy, napisałam książkę o życiu za granicą. Yy, powstała ona w czasie, kiedy nie wiedziałam, co robić dalej kompletnie. Więc zatrzymałam się i na pół roku odcięłam od świata, a potem, potem można powiedzieć, że wróciłam z taką pompą. <grym> w sumie dawno nie używałam takiego określenia pompa, no ale tak to można określić. Nowa praca, nowa kariera, nowe znajomości, no inne życie. I muszę powiedzieć, że całkiem udane życie w Warszawie, które już trwa dobrych kilka lat. Przy okazji nie jest to reklama War Warszawy. Tak się zdarzyło, że tam się na jakiś czas osiedliłam i póki co dalej całkiem dobrze mi się tam żyje. Natomiast jeżeli chodzi o, o pracę nad tą książką, którą pisałam o życiu za granicą, zaczęłam nad nią pracować od tyłu, od ostatniego rozdziału, w którym ujęłam coś na kształt Happy Endingu, czy Happy Endu, nie wiem jak się mówi po polsku. No, i właśnie w tym happy endzie już jakby podsumowałam to, co tak naprawdę chciałabym, żeby było teraz. Takie coś no, pozytywnego dla mnie. I napisanie tej książki było dla mnie takie terapeutyczne, i wtedy już tak wyraźnie zobaczyłam, że star starczy mi tego życia wiecznego, zagubionego. Włóczęgi, który nie wie co, gdzie, jak, kiedy, kiedy się pakować. Starczyło mi życia na, na, cudzych, na cudzych śmieciach. E, więc, e, oczywiście, dla ciebie to nie musi być książka. Możesz, możesz pomyśleć nad jakąś inną aktywnością, która pomoże ci e, uporządkować myśli, jakoś skontaktować się z tym konfliktem wewnętrznym, który prawdopodobnie masz, jeżeli zastanawiasz się nad podobnymi tematami. Może to być jakieś luźniejsze pisanie, tak jak mówię, niekoniecznie książka, może jakiś dziennik, kartki, cokolwiek, może sport, medytacja, tańce, maraton. Myślę, że tych opcji, opcji jest sporo. Z mojej, z mojej perspektywy istotne jest, żeby, żeby za dużo nie myśleć, tylko właśnie odpocząć od... Ciągłego zastanawiania się, co by było, gdyby, czy tu, czy tam, tam, czy z powrotem, zostać, czy wrócić, zostawić, czy docenić. Znamy znam, wielu z nas na te pytania. Po powrocie do Polski dużo się zmieniło na dobre. Więc y, rozpoczęcie pisania wspomniane, wspomnianej książki od ostatniego rozdziału miało dla mnie działanie terapeutyczne. Poczułam duży spokój, i dokładnie takiego niewzruszonego spokoju potrzebowałam, a brakowało mi go zdecydowanie, kiedy mieszkałam w Londynie. I wtedy, kiedy w końcu ten spokój się pojawił, mój umysł niemal automatycznie zaczął myśleć w inny, bardziej mi sprzyjający sposób. Zaczął widzieć rozwiązania inne niż znałam do tej pory, zaczął widzieć pomysły inne niż miałam do tej pory. Ograniczenia i myśli typu nie da się, nie da się już wszystko wymyśliłam. Ja już nie mam pomysłu, zaczęło się jakoś tak ustępować do tyłu. I ten umysł, który wcześniej był naprawdę szalony, i pracował na wysokich obrotach, żeby też udowodnić, jaka to jest sytuacja bez wyjścia. E, przestał szukać dowodów na przekleństwo tego mojego zagubienia i rozwalenia. E, I takiego myślenia, o co mi przyszło z tego życia za granicą. Natomiast zaczął dostrzegać. Ile dobrego wyniosłam z tych moich doświadczeń, które nie zawsze były proste. I plus jest taki, że już w niedalekiej przyszłości, czego wtedy jeszcze nie wiedziałam, miałam okazję czerpać z owych doświadczeń, też pracując w międzynarodowej firmie już w Polsce i pisząc artykuły. W końcu robiłam to, co lubiłam i w czym czułam się dobrze. Praca stała się dla mnie przyjemnością. Zaczęłam lubić poniedziałki, co wcześniej było dla mnie nie do pomyślenia, a doświadczenia zdobyte za granicą, zwłaszcza w Londynie, przyczyniły się do tego, jak potoczyły się wypadki, jak udało mi się znaleźć pracę w Polsce, ale myślę, że o tym opowiem w osobnym odcinku. W każdym razie powrót za granicę, ten czas spędzony za granicą, był dla mnie już w tamtym momencie bardziej zasobem. Niż źródłem wiecznych niepewności yy, i niewiedzy, co, co zrobić w życiu. Jeśli miałeś możliwość, miałaś możliwość, możliwość, życia za granicą, y, przypuszczam, że masz szczęście, nawet jeżeli tego nie widzisz. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych mogły to być trudne doświadczenia, nawet bardzo traumatyczne, być może y, samotne. Ale myślę też, że im większa ilość cytryn, tym więcej możemy zrobić lemoniady i zazwyczaj mamy ku temu więcej motywacji. Jeżeli bardzo w to wątpisz, to polecam um, postarać się odłożyć sceptyczny umysł na bok. Jeśli nie dzisiaj, um, to w niedalekiej przyszłości. I może ty też zacznij od ostatniego rozdziału. Jeżeli masz ochotę na swój happy end, no to jak on by wyglądał? Możesz to sobie opisać, możesz to sobie nagrać, opowiedzieć komuś, narysować. Wymyśl to sobie jak chcesz i tak naprawdę jak chcesz, bo czasami jak inni czegoś chcą, albo słyszymy, że dużo, bardzo dużo ludzi czegoś chce, to nam się wydaje, że my też tego chcemy, a tak wcale nie musi koniecznie być. I myślę, że to może być dobry punkt wyjściowy, tak było w, w moim doświadczeniu, nawet jeśli końca chaosu jeszcze nie widać. I polecam Ci też użyć nieograniczonej wyobraźni, bo też myślę, że wszystko jest możliwe. Być może kolejny tak zwany banał, ale myślę, że coś w nim jest. Jeśli się odsunie sceptycyzm, to też nie znaczy, że trzeba zapomnieć o zdrowym rozsądku, ale myślę, że trochę wyobraźni, jak do jej trochę w życiu, jest, jest ciekawiej i pozytywniej. Polska czy zagranica, nasze wybory nie są przypadkowe. Wierzę, że nasze wybory nie są kwestią przypadku, nawet jeśli umiejscowiają nas w trudnych okolicznościach. To często takie okoliczności uwalniają nas od kwienia w świecie domysłów, gdzie krążą pytania: co by było, gdyby? Osobiście przez lata spędzone za granicą mam poczucie, że rozwinęłam się jako człowiek. Poczułam wolność doświadczania życia w preferowanym przeze mnie sposób. Zobaczyłam, że jest dużo tak zwanych opcji na życie. No i też zobaczyłam wyraźnie, że za granicę ciągnęło mnie od, od wielu, wielu lat, zanim wyjechałam, więc żałowanie tego wydawało się totalnie niedorzeczne, bo ewidentnie chciałam mieć to doświadczenie. Pewnie, jeśli bym nigdy nie wyjechała z Polski, to dopiero bym się zastanawiała co by było, gdyby co by było gdzie indziej, wszędzie tam, gdzie mnie nie było. Natomiast przez te kilka lat za granicą doceniłam wiele rzeczy w Polsce i zrozumiałam, że nie można się bez końca przeprowadzać z kraju do kraju. To znaczy można, ale to niekoniecznie jest zawsze przyjemne doświadczenie. Wydaje mi się, że liczenie na to, że gdzieś jest jakieś idealne miejsce, no możemy się tutaj trochę rozczarować. I też moim wnioskiem było to, że wewnętrznej pustki nie można zostawić za sobą w żadnej lokalizacji na tej planecie. I to wiem na 100%. A ty jakie masz refleksje na temat swoich dotychczasowych wyborów? Czy może życia za granicą, jeżeli masz takie doświadczenie? Czy czegoś żałujesz, albo nie żałujesz? Czy podejmujesz wybory w zgodzie ze sobą, a nie na przykład dlatego, że inni ta, ta, to robią, albo że się opłaca, albo że nie wiem, fajnie, cokolwiek. Czy czujesz wdzięczność za swoje doświadczenia? Czy widzisz zasób czy zasoby, które teraz masz dzięki tym doświadczeniom? Jak zwykle zachęcam cię do zapisania tego, nagrania, pomyślenia o tym, porozmawiania z kimś, wyrysowania, cokolwiek yy, ci odpowiada. Życie za granicą, a żałowanie. Już powoli będziemy kończyć i być może trafiłaś, trafiłeś kiedyś na artykuły ty typu Czego ludzie najbardziej żałują na łożu śmierci? Wśród owych żali czy żałowań często wymieniane są życie nie swoim życiem, zbyt mało czasu spędzonego z ukochanymi osobami i powściągliwość w sferze uczuciowo-emocjonalnej. Okazje niewykorzystane, podróże nigdy nie podjęte, słowa niewypowiedziane, uczucia niewyrażone, przyjaźnie niepielęgnowane, strach przed życiem za życia. Takie rzeczy, taki, takich rzeczy często ludzie żałują na e, łożu śmierci. Kiedy przechodzi moment jasności? Na szczęście niekoniecznie dopiero w momencie oddawania ostatnich oddechów, przynajmniej tak mi się wydaje, i na szczęście najpóźniej w momencie oddawania ostatnich oddechów. Natomiast żyć tym, co jest naprawdę Twoje, możesz zacząć już teraz. Nie musisz czekać do ostatnich oddechów ym, swojego życia. Jest to łatwe i trudne jednocześnie. Łatwe, bo nie ma dla Ciebie nic naturalniejszego. Wiesz, czujesz intuicyjnie, co jest, co jest dla Ciebie. Natomiast trudne, bo niesprzyjające nawyki myślowe i być może strach przed przyszłością lub zmiana chcą Cię od tego odwieść i nie pozwalają odpuścić tego, co znane i pozornie bezpieczne. A może zastanów się, czego ty na przykład nie chcesz żałować? Jakie byłoby to jedno zdanie, które nałożył śmierci, podsumowałoby twoje życie i zostało wypowiedziane? Ze spokojem w Twoim spojrzeniu i z uśmiechem na Twojej twarzy. Co chcesz wspominać w ostatnich chwilach swojego życia? Zatrzymaj się teraz, pomyśl o tym, zapisz, nagraj cokolwiek. Może to brzmi trochę podniośle, ale mam wrażenie, że często pomijamy takie pytania, a jednak jakby się nad tym pochodzić, są to jedne z najbardziej kluczowych pytań życiowych. W moim rozwalonym życiu za granicą spotkały mnie cudowne, niemal bajkowe doświadczenia, jak i te, których myślałam, że nie przeżyję. Bardzo trudne. Zajął mi sporo czasu, żeby się w końcu zatrzymać i w tym odnaleźć. Wtedy nauczyłam się podchodzić bardziej neutralnie do mniej przyjemnych doświadczeń. Kluczowym momentem zakończenia męczącego życia wiecznego włóczęgi. Było dla mnie przedefiniowanie mojego chaosu i rozwalenia. Przestałam na nie patrzeć, jak coś, co było fajne przez chwilę, ale nieodwracalnie rozwaliło mi życie. Stworzyłam sobie wtedy nowe po pojęcie to jak pisałam książkę po powrocie do Polski po angielsku The Power of Displacement po polsku Moc Rozwalenia. Nie wiem, czy to kwestia tego słowa, pojęcia, czy czegoś innego. Ale w końcu jakoś powoli skończyło się szarpanie z walizkami, przynajmniej na razie. I mój wniosek był taki, że czasem trzeba coś rozwalić, czasem trzeba się trochę zagubić, żeby zrozumieć mechanizm działania, żeby się odnaleźć. Ehm, a potem złożyć na nowo ten mechanizm, żeby działał lepiej. I to w moim tutaj odczuciu jest mocą rozwalenia. Czyli trzeba coś rozwalić, żeby zrozumieć mechanizm działania, a potem złożyć na nowo, żeby działało lepiej i sprawniej. Jeśli zastanawiasz się, czy wrócić do Polski za granicę, e, czy w ogóle wyjechać za granicę, życzę Ci powodzenia i jasności w podjęciu tej decyzji. Niech się dzieje dobrze. To tyle w tym odcinku. Jeżeli masz jakieś przemyślenia, doświadczenia, myślisz, że możesz się tutaj czymś podzielić, co pomogłoby innym, którzy być może mierzą się z podobnymi kwestiami, zachęcam Cię do podzielenia się tym w sekcji komentarze. Jeżeli Ci się podobało, zapraszam do subskrypcji kanału i bardzo dziękuję za wysłuchanie. Tam czy z powrotem. Powrót do Polski z UK. Pierwsze momenty. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. W podcaście tam czy z powrotem dzielę się moimi doświadczeniami zdobytymi przez 7 lat życia za granicą, głównie w Londynie. Mówię też o procesie powrotu i o samym powrocie do Polski. W tej odsłonie właśnie o tym o moim powrocie do Polski jak wyglądały moje pierwsze tygodnie i miesiące. Tak też w cudzysłowie, odnalazłam siebie po wielu latach nie najprostszego życia w Londynie. Londynie, który kocham jako miasto, ale teraz już najlepiej z daleka. Przez długi czas zastanawiałam się, czy na stałe wrócić do Polski z UK. Miałam mieszane uczucia. Jest mi źle, ale co jeśli będę tego mocno żałować? Ostatecznie w końcu to zrobiłam. Wróciłam do Polski z UK i mogę powiedzieć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Pamiętaj proszę, że dzielę się moimi własnymi doświadczeniami, które mogą odbiegać od Twoich lub od kogoś, kogo znasz. Nie muszą się też pokrywać z tak zwanym ogółem. Zachęcam Cię więc do sprawdzania różnych źródeł. Podcast nie jest poradnikiem. Po opuszczeniu Londynu zamieszkałam w domu rodziców. Mój pokój wyglądał praktycznie tak samo jak za czasów dzieciństwa. Był też dużo większy od każdego, który wynajmowałam w Londynie. Członkowie mojej rodziny nie wyjeżdżali za granicę ani na dłużej, ani na krócej. Żyli bardziej lokalnie i wierzyli w stabilizację, strefę komfortu, bezpieczeństwo materialne i przewidywalność. Byli też praktykującymi katolikami. Moje życie wiecznego włóczęgi wraz z moimi poglądami nie wpasowywały się raczej w ten obraz. Pomimo różnic, czułam jednak ogromną wdzięczność, że mam miejsce, do którego mogę zawsze wrócić. Miejsce, w którym czuję się dobrze. Kiedy wróciłam do Polski z UK, byłam bezrobotna. Na początku miałam obawy, że wpadnę w depresję, ale nic takiego się nie stało. Wprost przeciwnie. Brakowało mi czasu na rzeczy, którymi chciałam się zająć od bardzo dawna. Spędzałam czas z rodziną, czytałam, pisałam, spacerowałam, oraz porządkowałam stare papiery, listy i pamiątki. Dziś wspominam ten czas jako błogi i oczyszczający. Prawdę mówiąc, wcale nie miałam ochoty wracać do pracy. Miałam nieprzyjemne drkawki na myśl o powrocie do korpoświata i tak zwanej polityki biurowej. Wtedy odezwał się we mnie cichy głos, który mówił: Napisz w końcu tę książkę, teraz jest na to moment, teraz jest na to czas. Zawsze marzyłam o napisaniu książki. Wielokrotnie próbowałam wymyślać scenariusze, fabuły i postaci. Nic z tego jednak nie wychodziło utykałam. Krótkie momenty inspiracji szybko mijały, a ja wciąż czekałam na wielką magię i głos od Boga. Niebiański głos, który miał mi podyktować gotowy manuskrypt z bestsellerowymi pomysłami. Przyznaję, że miałam niezłą fantazję. W ten sposób odnosiłam spektakularny sukces w odkładaniu mojego marzenia na później. Odkąd pamiętam, lubiłam pisać, i moje prace zwracały uwagę na konkursach i na studiach językowych. Kiedy jednak zaczęłam pracować w londyńskich biurach, moje pisanie kończyło się na wystukiwaniu maili i notatek w systemie CRM-owym. Przez jakiś czas mi to nie przeszkadzało i cieszyłam się, że mam pracę. W końcu mogłam się utrzymać w ukochanym Londynie. Wkrótce jednak zaczęło do mnie docierać, że przez większość czasu nie robię tego, co lubię i umiem najlepiej. Co ciekawe, moje współpracownicy często zwracali się do mnie o pomoc, gdy mieli napisać ważnego maila i nie wiedzieli do końca, jak to zrobić. Niejednokrotnie słyszałam, że moje maile tak dobrze się czyta. Ten feedback, powtarzający się w każdym biurze, w którym pracowałam, dał mi w końcu do myślenia. Przełom nastąpił właśnie na moim bezrobociu, bezrobociu po powrocie do Polski z UK. Ten cichy głos Napisz w końcu tę książkę potrafił mnie skutecznie zmotywować, żeby się w końcu kreatywnie wyżyć i napisać książkę The Power of Displacement Potęga rozwalenia. Książka była właśnie o życiu za granicą i o tak zwanych rozkminach czy wrócić na stałe do swojego ojczystego kraju. Słowa zaczynały jakoś same płynąć, i dziesiątki stron napisały się w niespełna miesiąc. Tak naprawdę nie miało znaczenia, czy książkę wydam liczyło się właściwie tylko to, że napisałam książkę. Wtedy nie miałam potrzeby, żeby skupiać się na nerwowym szukaniu pracy. Miałam przeczucie, że praca mnie znajdzie, jak przyjdzie na to czas. Nie myliłam się. Znalazłam mnie dokładnie wtedy, gdy skończyłam pisać książkę. Co więcej, była to praca, która w większości składała się z pisania artykułów i przewodników. Natomiast nowa firma nie była korporacją, a startupem, w którym można było być sobą. Mogłam się też wyżyć kreatywnie. Życie było po mojej stronie. Chwilowo nic nie robiąc, miałam wrażenie, że poszłam znacznie bardziej do przodu niż przez lata kręcąc się jak chomik na kołowrotku, który pracuje ponad 10 godzin dziennie i nawet nie jest pewien, po co to robi. Zatrzymując ten kołowrotek, zrobiłam sobie przysługę i jedną z najlepszych rzeczy w moim życiu. Zmieniłam ścieżkę kariery i osiedliłam się w jednym miejscu na dłużej. Czas spędzony w rodzinnym domu był jednym z kluczowych w moim życiu. Totalny reset życia, po którym czekał mnie przepiękny okres. Okres wzrostu bambusa. O teorii bambusowej opowiem w jednym z podcastów. W każdym razie być może wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I mogę powiedzieć, że już od kilku lat mieszkam w Polsce i jest mi całkiem dobrze. Nie było na początku łatwo. Ale też zrozumiałam, że nie ma kraju idealnego, a trawa może wydawać się zieleńsza wszędzie tam, gdzie nas nie ma. W moim przypadku tak się zdarzyło, że Polska mnie poniekąd zatrzymała, przebranżowiłam się, poznałam ludzi, których chciałam mieć na co dzień i kupiłam mieszkanie. Nie wiem, czy Polska jest dla każdego ekspata bądź osoby, która przez wiele lat żyła za granicą. Myślę, że może być różnie. Natomiast mnie spotkało tutaj bardzo dużo dobrego. UK i Londyn traktuję jako swój drugi dom i mnie do nich ciągnie. Ale póki co cieszę się, że jest mi dobrze w kraju rodzimym. Czy na zawsze, nie wiem. Ale z czasem zrozumiałam, że aby wyjść ze stanu zawieszenia i pytania: UK czy Polska, wracać czy zostać? Osobiście wiem, że musiałam wrócić do Polski i przekonać się sama. Nie zakładałam, że to miała być decyzja ostateczna, i na początku byłam przekonana, że i tak wrócę do Londynu, być może na kolanach. Nawet zostawiłam tam część rzeczy. Po kilku miesiącach nie mogłam jednak nie zauważyć, że w Polsce było mi naprawdę ok. No i to tyle. Jeżeli podoba Ci się ta historia i to nagranie, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji tutaj na kanale. I na końcu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.